Witajcie, witajcie w prawie noworocznym odcinku, bo w sumie wleci dzień przed Sylwestrem. Zabawa, prawda, Zakopane, konkurs polskiej piosenki w Kairze. Słuchajcie, będziemy sobie opowiadać dzisiaj o rzeczach konkretnych i też nie, jednocześnie. Będziemy rozmawiać o Wąsiku i Kamińskim, będziemy rozmawiać o Andrzeju Dudzie, który, prawda, jak wiadomo, dzięki Ministerstwu Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, cytując, nauczył się, żeby nie cikać pod wiatr. Oddawać mocz, jesteś dorosły. Jestem dorosły, to prawda. Nie urynacja. Tak? Nie wiem, czy takie słowo. Takie potężny słowo, początek podcastu, może jednak później takie rzeczy. No i będziemy rozmawiać sobie jeszcze o... Czy Duda, Wąsik i trzecia rzecz. No o czym możemy rozmawiać, Bartek? O czym? No, co się dzieje w tym kraju od 27 odcinków? Tak, no TVP, no tak, TVP. Materiał o wiatrakach, wybitny, pokazałeś mi dzisiaj, nie widziałem go, muszę przyznać. Nie widziałem go wcześniej, a wielka rzecz. Wielkie osiągnięcie nowej, wolnej telewizji publicznej. Ludowej, tak. Telewizja została oddana ludowi znowu. Tak. Nie, no, może wstawisz jakiś fragmencik, który mogę, będzie dobry. Mogę wstawić fragmencik, bo jest dla ludzi, którzy o mocnych nerwach, bo tak się zawsze mówili, jak spuszcza się jakieś materiały, to na TVP został wyemitowany odcinek, w sensie 19:30 fragment, reportaż o wiatrakach. Gmina Potęgowo to polska potęga wiatrowa. Jest tu 56 turbin. Rocznie tworzą tyle energii, że mogliby obdarować nią w ciągu roku 4 takie potęgowa. Mianowicie o tym, jak dużo energii one wytworzyły. Bo była wichura i wyrwało ludziom domy z ziemi, dachy z domów, ale było dużo wiatru, więc spoko, sprawa, wiatraki. Hey. Jak wiecie, jest taki vibe, że no, jestem w Łódź, wypowiadaj, no podczas świąt my tutaj jedliśmy, a prawda, strażacy cały czas interweniowali i ratowali tych ludzi, te koty, te drzewa, co się przewracały, wszystko, i wchodzi lektor i a wiecie, ile gigawattogodzin zostało wyprodukowane? 183 4. Nie wiem, czy gigawattogodzin, czy GGH, KGHM, Zagłębie, Polska Miedź, nie mam pojęcia. Polska Miedź. Coś zostało wyprodukowane. Dużo polskiej miedzi zostało wyprodukowane w trakcie. I ma takie, ale jest mnóstwo, zacząłem uwierzyć w to, że Polska wstała z kolan. Jesteśmy topowi na świecie. Tak. Wywiało nas na pierwsze miejsce. Ha, 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 ha. Dobra, lecimy dalej, Bartek, lecimy, rozpędzamy Jezus Maria, się. Ale ty jesteś... I Fiorek, co... Bo ty byłeś w łazience przed chwilą. Co ty tam jakby naprawdę? Bartek, nie zatrzymujemy się. KGHM, Polska Miedź, lecimy. Rozpędzony jesteś, no. Więc to są tematy na dzisiaj. Do tego Jurek, jako że... Jurek, nie wiem, czy zauważyliście, ale jest dostarczycielem śmiesznych niespodzianek. W ogóle nie o to chodziło. Jest dostarczycielem śmiesznych niespodzianek w trakcie podcastu. Nie, chodziło mi o to, że chciałeś jeszcze pytać jakieś rzeczy w stylu, jak ci minął rok i tak dalej, a ty po prostu pokazałeś swoją koszulkę z Archiwum X. Dostałem od żony. Tak, dostałeś od żony. Jest to fajna koszulka, aczkolwiek... tak, to Jurek założył ją po to, żeby pokazać w podcaście, żeby mieć pretekst do Video Archiwum X. Będę go ucinał, spokojnie. Dawno nie oglądałem, szczerze. Tak? O. Zaraz nie, on to robi! Prawie dałem się złapać. Nie ze mną te numery. Dobrze, czy chcemy zacząć od jakiegoś tematu, czy chcemy zacząć od jakiegoś tego pytania na temat Nowego Roku? Wiesz co, moje pytania na temat Nowego Roku ja muszę najpierw wymyślić, bo wpadłem na to jakieś 7 sekund po tym, jak to powiedziałem. W ogóle wiesz, że ja często tak działam, że mój mózg najpierw wytwarza jakieś rzeczy i potem o nich myślę. Odwrotnie, pomyślałeś o tym 7 sekund po tym, jak to powiedziałeś? Tak, tak. Masz aż taki delay, że mówisz rzeczy i po 7 sekundach dopiero myślisz, co się stało? Nie widzisz, co się dzieje w ogóle tutaj. Czyli dopiero w tym momencie zaczyna cię docierać, że powiedziałeś KGHM Polska Miedź, tak? W sensie już w tych okolicach. No dobrze, dobrze, drodzy państwo. GGH, GRU, lecimy, dobra. Czuję, jakbym zaczął freestyle'ować teraz. Dobrze, od czego chcę zacząć? No, ja bym nie zaczynał TVP. Nie, olejmy to. Nie zaczynam TVP. Coś lżejszego, na przykład, nie wiem. No to co? Wąsik i Kamiński. No dobra. No to Wąsik i Kamiński, słuchajcie. To zacznijmy sobie od takiego w ogóle wstępu, takiego bardzo na spokojnie, o co w tym wszystkim chodzi. No bo w sumie jakoś tak tłumaczyliśmy to w paru różnych odcinkach po kawałkach, więc podsumujmy to tak raz na zawsze. Wąsik i Kamiński. Oni brali udział w tak zwanej aferze gruntowej. Afera gruntowa, tak. Prawda, grunt. Afera gruntowa, to jest w dużym skrócie afera o to, że Leper wziął w łapę. Ale, żeby wziąć tą łapę, to mu... Czy ludzie od Lepera, nie? Czy coś? Znaczy, no, chyba. Ale to tak, no, powiedzmy. Znaczy, bo jemu tak, chyba nic... No tak, no bo powołując się na wpływy w ministerstwie... Rolnictwa?
rolnictwa, tak, no bo to on był tego. Na pewno czymś, co zarządzała samoobrona. To jest ważne w tym wszystkim. Ministerstwo karate, prawda? Tak, no ale w każdym razie, żeby udowodnić to łapówkarstwo, no to kwestie antykorupcyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyglądały w ten sposób, no, że oni sobie tak stwierdzili, kurczę, no jak tu udowodnić, że biorą łapówki? Mam pomysł, daj mi łapówkę. No i jakby dali mi łapówkę. Podawali się za szwajcarskich biznesmenów, to jest zawsze podkreślane, to jest niesamowite. I szwajcarscy biznesmeni chcieli odrolnić działkę. Wiesz, masz taką Polskę lata 90. Były? Czy 2000? 2000 już, nie? No, później. Tak, tak, no pisz samobronem, to 2000. Tak, no. No i wiesz, masz takie Polskie lata 2000 i masz, przychodzi do ciebie szwajcarski biznesmen, mówi, ja chcę ziemię pana kupić. No, ja odrolnić. Odrolnić. A ty mówisz, o mój Boże, on wybuduje jakieś wielkie miasto, Boże to już nie będzie działka rolna, tylko to już będzie jakby korporacja. Ile sera ja będę miał? Ile sera? Cała Polska będzie płynęła. Toblerone po prostu będzie się rozsypywać. Szwajcarski ser i czekolada i wszystko. I ja, no ja nie mogę nie brać tych pieniędzy w tej sytuacji. Tak, to jest tak, dla dobra Polski, no nie? Jeszcze zegarek dostanę przy okazji. A w zamian za to w Szwajcarii, prawda, poza niemieckim, francuskim, włoskim, jeszcze językiem, prawda, którego się korzysta, będzie język polski. I dostaniesz bunkier. Tak. I trochę złota. No, czyli taki klasyczny secik szwajcarski. Tak, też, do was... Tajemnica bankowa i ser. Każdy motyw, nie, przyjrzy do was rodzina ze Szwajcarii po prostu i zawsze daje wam zegarek, bunkier, nie wiem, nowy język urzędowy w państwie i przy okazji trochę sera i Toblerone. Czy my możemy mówić Toblerone, a to już bez sensu po raz kolejny, nie? Że, co? Bo powiedzieliśmy sobie Toblerone per raz, a to nie jest marka czekolady? Możemy tak mówić? Marki? Aha, no to nie wiem. To jest, zresztą nie wiem, nie jestem wielkim fanem. Dywagację. Szczerze nie, zostawmy, ja nie jestem po prostu wielkim fanem nawet, więc już to nie jest reklama, bo jakoś tak, to jest mega przyciemna. Czyli jeżeli miałbyś do wyboru różne czekolady, to wyrobić polską czekoladę. Polczek. Nie powiedziałem tego absolutnie w żadnym momencie. No właśnie. Widzicie, kto tutaj Bartka posadził na tym krześle. Ja wybrałbym belgijską czekoladę, ponieważ nie różni się niczym od każdej innej, ale brzmi fancy. I można ją jeść z majonezem. I można ją jeść, tak, dokładnie. Kontynuuj, Bartek, najgorsza. Opowiadaj dalej o aferze rolnej. Gruntowej, przepraszam. Rolna jeszcze przed nami. To prawda. Bo my ogólnie już, bo dostaliśmy w ogóle mega miło. Nowy rząd właśnie nam wysłał rozpiskę, kto będzie kiedy, także możemy się przygotować, więc wreszcie stajemy się prawdziwymi mediami, które mają takie rzeczy od zawsze, a nie musimy improwizować w trakcie. No, nie będziemy mają takie rzeczy od zawsze. No, TVN ma taką, jak wchodzicie do ich biura, my jesteśmy często, bo jesteśmy bardzo ważni, nas zapraszają, no tak. To właśnie tam masz, jak wchodzicie, to w ogóle na wejściu jest, po prawej jest ochrona, a po lewej macie taką zarąbiście wielką tablicę korkową, na której macie dokładnie pineskami daty kalendarza. Kiedy będą afery, tak, nie? Tak. W sensie, żeby można już było materiały strasznie spoko. Proste dziennikarstwo jest mega proste. Wygodne to jest, nie? No, ale w każdym razie, tak. No i jakby sobie przyszło sobie CBA, no i zrobiło tą ustawkę, no i wszystko spoko. No i prawda, korupcja. Ale ogólnie to udowodniono im, w sensie Wąsikowi, Kamińskiemu, jeszcze innym osobom, że troszeczkę przesadziły, w sensie, że jakby mordeczki, bo tam używaliście tych środków operacyjnych i tak dalej, no i był przypał, nie? Podsłuchy jeszcze były, nie? No podsłuchy, tak, no i w ogóle, no dużo rzeczy, nie? No i w każdym razie sprawa trafiła do sądu w którymś momencie, nawet właśnie 2015-2016 rok. I co zdecydował Bóg? Znaczy wyjątkowo to nie Bóg ich sądził, tylko sąd faktycznie. Aha, okej, okay, sorry, nie ten Lord, dobra, tak, no. Tak, to jest reverse card, uno. Szczególnie Andrzej Duda, bo to potem się okazało, że tylko prezydent może mnie sądzić. Nie wchodźmy, przechodzimy za daleko, ale zresztą tego, że był sobie ten sąd. No i sąd tej pierwszej instancji stwierdził, że no tak, panowie przesadzili 3 lata więzienia, do widzenia. No i jakby, prawda, tutaj się dzieje taka sytuacja. Ale, co ciekawe, no panowie się odwołali, nie? No bo to jakby mogą, jakby mają do tego pełne prawo, do drugiej instancji. Ale pomiędzy tym, jakby w momencie, kiedy się odwołali, wszystko spoko, to wyrok był nieprawomocny. No, dostali wyrok, ale był nieprawomocny. I wtedy Andrzej Duda stwierdził sobie ich łaskawi. To było pierwsze ułaskawienie, bo to było no, tak sobie świeżo po tym, jak objął funkcję, nie? Jak się zastanowić. No i on sobie przejął tą funkcję, ułaskawił ich, no i wszystko spoko. No tylko, no i jakby sąd tej drugiej instancji stwierdził, aha, no dobra, no to ja tam no, unieważniam ten werdykt pierwszego sądu i w ogóle no, zostawiam tą sprawę, czy nawet nie będę jej rozpatrywał, nie? Tam nie, zapomniałem słowa, nie oddalenie, tylko umorzenie, nie? No i umorzył sprawę, no bo stwierdził, dobra, tak prezydent był łaskawy, no to w sumie ja tutaj będę orzekał na bez sensu, jak ja sobie mogę w tym czasie pograć Fortnite'a czy coś, nie wiem. Nie myślę, że Fortnite'a, więc myślę, że Minecrafta, nie? Na przykład. No. Już był Minecraft. Tak, więc sąd stwierdził, dobra, i poszedł sobie kopać diamenty. No ale zrobiła się imba. Kasta. Dokładnie. Wiecie już skąd sędziowie mają takie majątki. Tak, to jest wszystko z koparek diamentów. Tak. Bo nie mają właśnie taki sposób. To nie są kryptowaluty, tylko diamenty w Minecraftie. Tak. Dobra, kontynuuj. No i w każdym razie no, wszystko spoko, tylko że wtedy zrobiłeś taki ambaras. Że dwóch chciało naraz. No Wąsik i Kamiński chcieli łaskawienie, no tak. W każdym razie... To powiedzenie mojej pani od międzynarodowych stosunków politycznych, że to takie jest ambaras, że
dwóch chciało naraz czy coś. Nikt jej nie lubił. Czy ona to mówiła w kontekście wojen? Nie wiem, uwaliła 70% roku, więc... A, okej. Okay. No. A, to ta. Ta. No, tak, tak. Legenda. Miałem to zapisane legenda. W notatkach bold i kursywą miałem ten cytat zapisany. Tak świetnie prowadziła wykłady, że akurat to byłem w stanie zapamiętać. Nice. Uwielbiam studiowanie. Bartek, tak. Kontynuuj, bo zaraz zacznę kogoś obrażać. No tak. W każdym razie. Więc na czym skończyłem? Że dwóch takich chcieli za Ambaras. Na Ambaras, no tak. No chciał Kamiński też. Tak, tak, tak. No ale w każdym razie zostaje łaskawienie, wszystko spoko. Tylko się okazało, że nie spoko. No bo okazało się, że zaczęła się dyskusja o tym, czy Andrzej Duda w sumie może sobie kogoś łaskawić przed tym, jak on jest oficjalnie skazany. No bo ten wyrok był trochę nieprawomocny, tak? Bo odwołanie się do sądu wyższej instancji, no więc to była taka sprawa z kategorii, czy Andrzej Duda w sumie może kogoś łaskawić przed końcem jakby... Żeby, no wiecie, bo w świetle prawa oni teoretycznie nie byli jeszcze tak w 100% winni, nie? No bo byli, jakby to jeszcze się nie uprawomocniło wszystko. No więc czy Andrzej Duda może uniewinnić teoretycznie niewinną osobę, zanim udowodni się jej winę i się ją skaże, no to się pojawiło pytanie. No i pytanie się rozbiło o Sąd Najwyższy. No i z tym w ogóle, tylko nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, bo ja tak sprawa to jestem świetny. No to między innymi czytałem, dlaczego to może być przypał. No i to może być przypał dlatego, że prezydent, że to mogłoby doprowadzić do precedensu, w którym prezydent ułaskawia przed końcem procesu, na przykład przed przedstawieniem materiałów dowodowych prokuratorskich, nie? No tak, no w sensie to takie, potencjalnie może być z tego dużo przypału, no bo to wiesz, jest trochę na zasadzie, że no można by argumentować, w sensie my teraz tego nie argumentujemy, no ale pewnie można by argumentować coś na zasadzie, że co, że teraz, czy prezydent ma prawo cię łaskawić w momencie, jak nie wiem, zatrzyma cię policja. Na zasadzie, że czy prezydent jedzie samochodem, nie? I zatrzymuje go policja, znaczy wiadomo, że on sam nie prowadzi, ale prezydent jedzie samochodem i na przykład jedzie pod wpływem alkoholu. Ja, jakiś prezydent, nie? Jakikolwiek. I policja go zatrzymuje i mówi, panie prezydencie, proszę dmuchnąć. A prezydent mówi, dobra, dmucha. Policja mówi, pan złamał prawo, a prezydent mówi, ułaskawiony i odjeżdża. W sensie w sumie, idąc drugie rozwiązanie, to by działało, nie? Chyba trochę. No tak, no właśnie. Więc mógłby chodzić po mieście i ułaskawiam. W sensie, na mój koszt. No. Prezydent legalnie mógłby wejść do sklepu, na przykład zabrać coś z półki, wyjść ze sklepu i wychodząc krzyknąć ułaskawiam i sobie miałby prawo to ukraść. Chyba sugerujemy głowie państwa, wiesz co, bo wydaje mi się, że może nikt na to nie wpadł wcześniej i dlatego to państwo działa. Wiesz, że na przykład prawo jest często na konwenansach różnych i tak dalej. A co jeżeli... Ej, wait, prezydent może legalnie zabić człowieka. Bartek, nie wchodźmy w to dalej. To jest one man army w tym momencie już. To prawda. A mnie pociąga ta wizja. Jakby prezydent... Prezydenta zabijającego ludzi. Tak. Jest takich parów już. To prawda. I w sumie dużo im się nie dzieje. Mamy też nowego, który próbuje coraz bardziej, prawda, Argentyna? Jakby tam się dzieją super rzeczy teraz, z tego co wiem. W każdym razie. A nie, naprawdę, bo w sumie prezydent by tak mówił, to jest takie zakręcie magiczne, w sensie policja ma ułamek sekundy, żeby strzelić między jego strzałem a krzyknięciem łaskawiam. Avada Kedavra po prostu. Tak, to jest formuła zakazana, no, ale w każdym razie. No ale dobra, wychodzę na chwilę z tego. Ty może właśnie to tak działasz, bo nie, jeszcze nie wychodzimy. Wiesz, wchodzisz do Pałacu Prezydenckiego i masz szkolenie przez, jak na przykład król ma takich, wiesz, tych typów od, jak to się nazywa, etykiety? Mhm. Że wiesz, że masz, uczą się, jak tam się łyżki podaje, nie? Żeby przypału nie było, bo państwo upadnie. No to wiesz, wchodzi do tej komnaty i tam jest taki, ci mnisi stoją i przedstawiają ci księgę rzeczy zakazanych. I właśnie między tam jest, nie możesz wchodzić, zabijać ludzi, krzycząc ułaskawiam. W sensie mógł być, ale nie robimy tego, tak? Takie są zasady. To jest umowa społeczna. To jest jakby prawo precedensowe. Ale jak ja to zrobię, to będzie precedens. Nie zrobisz. No i no nieważne. Bardzo niebezpieczna praca, bo jak prezydent się wkurzy, to prawda, dużo ryzykujesz. Ale dobra, zostawiając to, teraz wracając do naszego prezydenta, który ułaskawił ich przed tym końcem procesu, ale też dla jasności, no bo to się rozbiło Sąd Najwyższy, tam w ogóle jeszcze Trybunał Konstytucyjny się wypowiadał i nie zgadzał się z Sądem Najwyższym, u mnie sądy się pokłóciły, jak to w Polsce obecnie jest normalne dosyć. No i wyszło na to, że jakby, znaczy dobra, to zanim powiem wyszło na co, to jest, pamiętajcie, że jest druga strona medalu, bo strona proprezydencka w tym wypadku, nazwijmy, podnosi argument z tego, że w sensie, oni mówią tego w ten sposób, ale tak to załóżmy, nawet jeśli uznamy, że prezydent nie mógł tego zrobić w takiej formie, to inna sprawa jest taka, że to jest prerogatywa prezydenta, to jest jego wyłączna kompetencja i w sumie trochę też, nawet nie można powiedzieć, czy mógł, czy nie mógł, bo trochę nikt nie może tego ocenić. W sensie jakby nie ma organu, do którego może się odwołać od
prezydenckiej decyzji, która jest prerogatywą, nie? W sensie, chociaż jakby... do tego nie badał Trybunał Konstytucyjny właśnie? Czy on mógł to zrobić? Znaczy, no tam, no, mówię, no to z Trybunałem są, wiesz, jakie imby, w sensie Trybunał i Sąd Najwyższy się po prostu nie zgadzają ze sobą, to już o czymś świadczy na poziomie tego, że aha, nie, jakby przepraszam, nie każcie mi tego rozstrzygać, tak, ja jakby próbuję to powiedzieć w największym możliwym niewchodzeniu w tego typu dyskusję, bo nie mam pojęcia i w sensie nie czuję się absolutnie osobą, która powinna to jakkolwiek rozstrzygać. Znaczy, w sumie jestem tak samo dobrą osobą w tym momencie w Polsce, jak każda inna, która to rozstrzyga, mam wrażenie, bo każdy po prostu to rozstrzyga i każdy uznaje, w co wierzy. Więc jakby spoko, to dobrze wróży naszemu systemowi prawnemu, że tak jakby działam trochę na zasadzie, no chyba jest okej, okay. Git, nie? W sensie będzie dobrze. No, trochę śliny, taśmy klejące, jakoś poskładamy ten kraj. No, ale już trzymasz tego od wielu lat już tu. Ale tak, ale to prawda, no, ale w sensie no, ten karton naprawdę jest dobrej jakości, więc jest okej. Okay. W każdym razie. Więc jakby z jednej strony mamy argument pod tytułem, no prezydent chyba nie może tak zrobić, a z drugiej, no tak, ale kim wy jesteście, żeby mówić prezydentowi, co może robić? I w sumie te dwie strony mają point jakiś w tym, co mówią, nie? Chociaż powiem szczerze, nie pomyślałem o tym wybiegu mentalnym, który zrobiliśmy przed chwilą, jakby to mnie w sumie przekonuje do wersji tego, że może prezydent faktycznie nie powinien móc ułaskawiać ludzi przed wyrokiem, w sensie gdzieś tutaj dostrzegam ten. Szczególnie, że załóżmy, nie mówię dla jasności o naszym prezydencie, mówię o jakimś hipotetycznym prezydencie, że patrząc na stan Polski obecnie, nieważne kto byłby prezydentem, prawdopodobnie nie udałoby się zebrać Zgromadzenia Narodowego, żeby go postawić przed Trybunał Stanu, w sensie, nieważne co zrobi prezydent, jakikolwiek prezydent, to się może nie udać po prostu, w sensie... To byłoby ciężkie, nie? Nieważne, z której opcji byłby prezydent. Opcja prezydenta miałaby takie... No, ale czy jest aż tak źle? Czy jest aż tak źle? Przesadzać, a za waszych czasów, prawda? Za waszych czasów, tak, też się działy złe rzeczy. No, ale w każdym razie. Więc zaczęła się ta kłótnia. No i spoko. Ale, no ten Sąd Najwyższy kazał temu sądowi pierwszemu w ogóle. Nie pamiętam, czy rejonowemu, czy okręgowemu, teraz nie będę kłamał. Stwierdził, nie, mordy, wy to rozpatrujcie jeszcze raz. No i mordy w sądzie powiedziały, jo, dobra. No i zaczęły rozpatrywać jeszcze raz. No i tak przenosimy się do dzisiejszych czasów, prawda? Anno Domini 2023. No i Anno Domini 2023 jest przypał. No bo sąd skazał Wąsika i Kamińskiego. Trzeciony. Kto? Sądy. Ale sąd 60? W sensie mocne wyjście. Mocne, w sensie... Wysoki sądzie, jesteś 60. Ale to nie ja donoszę, ja to oceniam, jakby w sensie... Nieważne. Jakby. Kodeks ulicy mówi wprost. No, wiesz, kodeks ulicy też znamy. Kodeksu prezydenta zakazanych rzeczy nikt nie znajdzie z najgorsza. Przerażająca jest ta wizja, którą usłyszeliśmy. Tak, też o tym cały czas myślę. No, w sensie, że kurde, ciekawe, że to by przyszło. W sensie, no. Boję się, że tak. Przypał, Bartek, przypał. Czemu jest przypał? Opowiedzmy. Tak. Czemu jest przypał? No bo przypał jest taki, że sąd sobie teraz orzekł w końcu, no i powiedział, że faktycznie złamali prawo. No i ich skazuje. I po prostu ich skazał. No i teraz teoretycznie... Dziwnym przypadkiem stało się to... Chwilę po objęciu władzy przez nową koalicję rządzącą. Tak. Co wygląda. Znaczy, pytanie źle. Brzmi, czy to jest. Czy to naprawdę. To tak, tylko też by tak wychodziło mniej więcej. No dobra, ale to po prostu wygląda źle. Znaczy, tak, po prostu wygląda źle. To absolutnie, to się zgadzam 100%. W każdym razie. No i faktycznie to się stało, absolutnie się zgadzam, wygląda to źle. No ale pojawia się proste rozwiązanie problemu. Znaczy, to może ich łaskawić po raz drugi. No bo w sumie znowu. Nikt mu nie zakazuje łaskawiać wiele razy tej samej osoby, co tylko podbija naszą tezę swoją drogą, ale zostawmy to. Więc. Przeraża mnie ta wizja, bo jeszcze naprawdę o nim myślę. Ale ten, prezydent może ich łaskać po raz drugi, no tylko prezydent mówi, no nie, no nie będę ich łaskawał po raz... To się teraz zmienia, wiem, ale... Nie, bo jest jeszcze... Aha, no. Nie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Proszę. Bo jego ułaskawienie, z tego co rozumiem, są opinie prawne, nie moje, tylko innych ludzi, że nawet jak on by ich ułaskawił, to nie sprawia, że ich mandaty nie jakby zostają tak, odgaszone. Jest... Tak, tylko... Wygaszone? To... Tylko to teraz wynika... Tak. Zapalone? Tak, sobie zapalone. De facto, zapalone. No. Tylko, zaraz do tego dojdziemy, dobra? Tylko się po kolei. Proszę mnie przerwać, ja potem przerwałem. Dobrze. Dobrze. Oczywiście. No, prawda, tak. Oczywiście. W ogóle, czy ktoś jest w komentarzach, kto nie zna durów oczywiście, bo robimy z tego żart za każdym razem, jakby tak się uświadomię, że ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi w ogóle. To strasznie smutne, trudno. W każdym razie. Wiecie co, to i tak nie jest smutniejsze niż to, że prezydent może was zabić i się łaskawić, więc... Dobra. No, ale w każdym razie. Więc przyszło tego skazania. No i z jednej strony Andrzej Duda mógłby ich łaskawić, no ale ich jakby mówi, do niedawna mówi, bo to się dzisiaj dosłownie zmieniło, ale o tym zaraz, że ich nie łaskawi po raz drugi, no bo nie ma co się dziwić, tak? No to byłoby trochę przyznanie, że jego pierwsze było nieważne, w takim sensie,
ten. No ale z drugiej strony też pewnie nie chce, żeby trafił do więzienia, nie? Wiesz, to jest takie, które na zasadzie tutaj honor prezydenta, z drugiej strony realne konsekwencje siedzenia w więzieniu przez tych ludzi, nie? No więc spoko. No ale w każdym razie, no i zostali skazani. Do tego stracili właśnie mandaty, w sensie ich mandaty zostały wygaszone, to jest ważne, prawda? Tutaj to jest podkreślane w miarę mocno, że to nawet nie jest kwestia, czy Hołownia chciał, czy nie, po prostu trochę musiał to zrobić, w sensie, że po prostu jakby jest bardziej, wiecie, wykonuje wolę sądu w tym momencie. Cieszył. Znaczy myślę, że się cieszył, ale... Nie, no wiesz, jak się to... Nie. Nie chciałbym skazywać nie, myślę, że się, moich myślę, że... kolegów parlamentarzystów. Myślę, że się cieszył, ale myślę, że podskakiwał ze szczęścia. Nie wiem, ale w każdym razie, wiedziałeś, że ten Hołownia idzie do pytania na śniadanie i będzie z Prokopem w jednym programie w swoją straszną bekę? O nie. O. Może go wciągnie do partii. To by była partia wysokich i już nie tylko średnich ludzi, ale też średnich i wysokich. Znaczy, że Hołownia jest podobno wysoki całkiem, nie? Nie wiem, znaczy wydaje nie, się... Nie, on jest całkiem wysoki, tak w sensie on ma pod 1,90 m. Czyli to... Aha, no tak, tylko Prokop ma 3,5 m. No więc... tak, zobaczcie, no jakby tak, tak, tak. O, jak wysoki jest Prokop? No, od 4 do 5 metrów. Nie, poczekaj, ja muszę sprawdzić. Trwają dyskusję. Ale no, w każdym razie, no i Hołownia wygaśnił mi mandaty, no i wszystko spoko. Tylko, że teraz, problem polega na tym, że no właśnie... Cały czas toczy się dyskusja, czy Andrzej Duda, ułaskawiając ich wcześniej, to jakby czy ich ułaskawił już tak... No bo oni, powiedzmy, teoretycznie, nie? Są jakby sądzeni za te same zarzuty, czy jakby to tamto postępowanie zostało jakby wszczęte, czy ono dalej trwa, czyli jeśli Andrzej Duda ułaskawił ich za tamto i uznamy, że Andrzej Duda mógł ich ułaskawić w dowolnym momencie, to oni są de facto ułaskawieni i jest trochę bez sensu, że sąd ich teraz skazał. Z drugiej strony, co? Marcin Prokop ma 2 metry i 6 centymetrów. No. Ale wydaje się, jakby miał 4 metry, nie? Ale bo ludzie, którzy... Ja mówię, ja a Hołownia 1,88 m, ale co mnie bardziej zaciekawiło, chciałbym być taką medialną bestią jak Krzysztof Ibisz, który w 2023 roku jest na trendującym wyszukiwaniu w Google. Naprawdę? Tak, zobaczyłem, że ma ten taką niebieską strzałkę, że wzrost, dużo wyszukiwań. Ma 1,87 m przy okazji, jakbyś, Wojewódzki też, a Małgorzata Foremniak ma 1,70 m. Okej. Okay. Musicie mieć jakąś merytoryczną wartość z tego materiału. To prawda. Ale w ogóle, cześć, Krzysztof Ibisz jest 2023, prawie 2024 i Krzysztof Ibisz jest na trendujących wyszukiwaniach w Google. A w ogóle czemu może, bo wiesz, może jakąś aferę właśnie zrobił, jakąś taką bardzo sroką i jeszcze o tym nie wiemy i to mówimy. O aferach Krzysztof Ibisz już nigdy by tego nie zrobił. No to jedna no, sprawa, a druga sprawa, że o innych rzeczach to wiesz, nikt nie pamięta, że robi Maciej Maleńczuk, jaką aferę Maciej Maleńczuk no, ale wiesz, że Krzysztof Ibisz tak naprawdę, co, no, Jezu, no, zaczyna swoją karierę, nie, no, 20 parę lat, w sumie też młody prezenter, to nie będzie nic tego, że trenduje. Co, w sumie to prawda. A nie, ty przecież, wait, on może być na trendujący, przecież on wygrał SBM Starter. Co? Nie widziałeś? Albo wygrał, albo był top 2, czy coś? Znaczy, nie wiem, Michał ma najwięcej wyświetleń. No bo on nagrał swój, jakby swój kawałek do SBM Starter. Czyli co, jeszcze raz, jeszcze Krzysztof raz. Ibisz nagrał swój kawałek do SBM Starter. Co? No. I tam sobie nawija przed mikrofonem. I bo była jakaś, naprawdę? Była jakaś pani na TikToku, chyba jakaś tam teściowa coś tam i ona właśnie to nagrała najpierw. I potem Ibisz też to nagrał, bo stwierdził, że ona to zrobiła, to on też to zrobi. I on zrobił jakieś bardzo dużo wyświetleń, ale się chyba nie załapał. Nie wiem, chyba nie. Zrobi się zejście z... Nie wiem, nie jest. To dlatego on trenduje. No tak, ale wciąż nice, nie? W sensie jest... Zresztą to jest ciekawe, nie masz, jesteś Krzysztofem Ibiszem i w sensie możesz całe życie już być Krzysztofem Ibiszem, w sensie dzieją się jakieś rzeczy i wow, to Krzysztof Ibisz to zrobił. Tak jak, nie wiem, jak się nazywa ten, Michał Milowicz. Wiesz, jakby gdzieś pojawia się Michał Milowicz w reklamie i w sumie taki wow, Michał Milowicz to jest. Wow. Nigdy nie była twoja reakcja, ale okej, jesteś masz taką reakcję na Krzysztofa Ibisza, Michała Milowicza, no okej, ale ja mam bardziej reakcję... Wow, Michał Milowicz. Nie, moja reakcja wyglądała nie tak, jak pokazałem. Moja reakcja na te informacje to jest właśnie? Jesteś taką gąsienicą wkurzoną? Nie, tego mema? Ja po prostu nie mam reakcji na tę informację. Ale w sensie nie masz tych jakichś reakcji ogólnie organizmu na przykład? W sensie zaczynasz się pocić, jak jest gorąco? Nie. A to może być problem. Wiem, że łosie. Nie, nie łosie. Nie ważne. Absolutnie nie. Dobra, to kontynuując, nie wiem, od tego miejsca. W każdym razie, więc toczy się ta dyskusja. O, przypomniałem sobie. Toczy się ta dyskusja o to, że Andrzej Duda, czy on jakby, skoro on wypisał im zwolnienie z matmy, nie? W sensie, jakby dzień się nie skończył, no to czy on obowiązuje, czy nie? Nie? Jakby, no i o tym jest dyskusja. I teraz problem polega na tym, że no kłócą się dwie strony. Teraz pojawiają się jakieś informacje, że Andrzej Duda jednak myśli nad tym, żeby ich znowu nie łaskawić. Nie ułaskawić? Tak. W sensie, nie ułaskawić. Myśli nad tym, żeby znowu jeszcze raz ich nie łaskawić. W sensie... Czyby znowu ich łaskawić.
Myślę, tak. Chciałby ich... Nie, żem, tak, bo... pojawia się to, że znowu ich łaskawi prawdopodobnie. Dobra. Nie, bo mówię, że znowu ich nie ułaskawić. Miałem takie... Myśli o tym, czy by ich sobie znowu nie łaskawić w tym sensie. Aha, czy by sobie ich znowu nie ułaskawić, że... Dobra, a język polski jest dziwny. No, okej. To prawda. Tak, i w sensie, że to jest coraz bardziej prawdopodobna opcja, tak się informacje podają. Radio Z to podało tak naprawdę parę godzin temu, w sensie, jak się nagrywamy, nie? Świeże informacje. Tak, zobaczcie je jutro o 12, ale... Tak. Czuję się świetnego chochlik w tym odcinku, który po prostu ci wybija z rytmu, naprawdę. A ty powiedz, zaraz ty będziesz opowiadał i zaraz ja ci zrobię ten, bo ty researchowałeś coś innego. Tak, tak? A, ty... Pogadamy sobie o rzeczach. Tak, tak, tak. No, więc Kobra kończąc, jakby przychodząc do końca. Więc w każdym razie. No więc imba jest o to, że właśnie oni teraz stracili te mandaty, pojawili się na... zostały wygaszone. Pojawili się na obradach komisji. Komisji. Pomóż słowo. Komisji. Administracji i... Komisji. No tak, komisji administracji... Spraw wewnętrznych. Spraw wewnętrznych. Tak, przyszli na nią. No i było takie, a czemu wy tu jesteście? Wy mandat. Oni powiedzieli, a bo my nie dostaliśmy pisma. I ja mówię, to jest nieważne. Więc zaczął ktoś za nimi biegać. Z kartką. W sensie, dobra, tu macie to pismo. Nie, to nie jest od poczty, ja nie chcę. W sumie spoko, i sobie byli na niej. Nie, jakby to właśnie to jest to, co powiedziałem w orbie, nie? Że ja mam taki vibe, że tak... Wszyscy się trochę boją podjąć radykalne decyzje w tym momencie, nie? Bo oni nareszcie są w więzieniu. Gdzieś tam czytałem, że to wynika z tego, bo oni się odwołali, więc jeszcze mają 14 dni i tak dalej, bla, 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 bez znaczenia. Mam nadzieję, że to wynika z tego, że po prostu wszyscy się trochę boją podjąć jakiejś odważnej decyzji. Albo na poziomie, dobra, zostawmy to i uznajmy to weto prezydenta, albo nie uznawajmy. Tylko po prostu trochę wszyscy są w takim, dobra, my uważam, że tak nie jest, ale zachowujmy się tak, że gdyby tak jednak było, to żeby nie było przypału. Nie? W sensie to jest taki, wiesz, zabezpieczanie plecków. To się mniej więcej dzieje w tym momencie. To jest jakiś żart. No i dobra, to teraz treść analityczna, część tego podcastu. Bardzo. Zajmiemy się merytoryką. Mhm. Pójdą siedzieć, czy nie? Myślę, że nie. No, okej. Okay. Dobra, to przechodząc dalej w takim razie. Nie, szczerze myślę, że jeśli mieli pójść siedzieć, to Duda ich łaskawi. Nie, no też mi się tak wydaje. No, też w sensie, to w ogóle tak... Bo tak naprawdę w tym jest gra w Cykora. Tak, z jednej strony gra w Cykora, z drugiej strony w ogóle Duda to ułaskawienie, on to tłumaczył tym, że nie można... zbyt mocno walczyć z korupcją, nie? Tak. No bo Duda tak, bo Duda miał też ten argument o tym, że polskie sądy, prawda, są bardzo chętne, żeby... Że nie umieją sobie poradzić ze skazywaniem ludzi, którzy brali udział w korupcji, ale jak trzeba skazać kogoś, kto z nią walczy, to już nagle nie mają problemu i są w stanie nawet z wetem prezydenckim walczyć, nie? To jest trochę argumentacja. No nie wiem, w sensie, wiesz, no... Z jednej strony to rozumiem i mam taki vibe na zasadzie, no tak, no walczyli z korupcją, w sensie spoko, jakby to jest rzecz, którą się chwali, no ale z drugiej strony, no wiesz, no też są jakieś procedury, nie, no bo jak pozwolisz tajnym służbom w państwie walczyć z korupcją na zasadzie robienia wszystkiego, to w sumie nagle to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo jeśli mogą, nie mówię, że oni to robili dla jasności, tylko chodzi mi o to, że jeśli nagle te tajne służby będą mogły sobie wpisywać każdemu w telefon informacji Pegasusem i udawanie, że w ten sposób on dokonywał korupcji, nazywa się walką z korupcją, to trochę chyba nie o to chodzi też, nie? W sensie... Nie, wtedy robisz Mossad. No wtedy właśnie, nie? W sensie... No to nie działa, to już ustalmy fakty. No, powiedzmy. Ostatni średni. No czy ostatnio tak. Zdecydowanie tak. No, znaczy w ogóle to jest strasznie, pomijając wszystko, to tak strasznie źle wygląda, bo to, że ta inba Kamiński, w ogóle ja całe życie myślałem, czy całe życie pewnie jakieś chwile, zanim się zorientowałem, że to innego Kamińskiego chodziło, o takiego łysego w okularach, on już nie jest posłem, ale miałem takie, a czemu do tego łaskawił? I potem tak sobie zdałem sprawę, że wait, a to jest ten minister, ten inny w ogóle, bez sensu. No, w każdym razie, to była jedna rzecz, a druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest chyba trochę ważniejsza, że tak jak cała ta inba się długo ciągnęła i tylko trochę każdy miał ją gdzieś, to ona była taka bardzo za taką zamgłą, przez tą całą spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym, że oni się nie mogli zebrać i tak dalej. Bo to się też pojawiało, tak wiesz, raz na jakiś czas po prostu jako taka wrzutka, że o, ta sprawa dalej trwa, nie? I tyle. No, tak, a teraz masz realnie dwóch chłopa z PiS-u, którzy sobie chodzą po Sejmie i w sumie wszyscy mówią, że powinni siedzieć i to jest... Znaczy nie wszyscy, tylko jedna strona mówi, że powinni siedzieć, tak, mówi, że absolutnie nie powinni. Nie? No jasne, no, ale wiesz, masz dużo ludzi, którzy mówi, że powinni siedzieć i mają na to takie dość legitne argumenty, ale są skazani, nie? W sensie, wiesz, ludzie patrzą na to tak z boku, że okej, oni są tutaj skazani, powinni pójść siedzieć i jakby ten cały temat wraca, odgrzebujesz go i dowiadujesz się, że oni robili jakieś podsłuchy, niepodsłuchy i tak dalej w państwie, gdzie typ był ministrem spraw wewnętrznych i był Pegasus i wszystko, to tak źle wygląda i to się już tak... Bardzo źle się zestarzała ta sytuacja i mam wrażenie, że wątpię, że ziomeczki zrobią coś w polityce jeszcze.
A to ja w ogóle... A ja jestem w 99% przekonany, że to spłynie i jest po sprawie. Sorry, jakoś to, ja tutaj nie wierzę w jakieś... Nie, stary, co ty? Naprawdę myślisz, że to jakoś... Znaczy, jedyne, co ich może pokonać, właśnie tutaj dochodzimy do tego, co zarysowałeś już wcześniej, czyli tego, że nawet jeśli tutaj teraz łaskawi, albo nawet gdybyśmy uznali, że niełaskawienie działa czy nie działa, ciężko powiedzieć, to w sumie dalej im mandaty wygasły teraz, nie? Więc pytanie brzmi, że wiesz, tutaj może ich teraz łaskawić i spoko, tylko pytanie brzmi, czy to im przywróci mandaty. Dobra, to z takich jeszcze rzeczy ważniejszych, powiedzmy. Twój ulubiony świąteczny film, Bartek. Świąteczny film? Tak. Nie mam świątecznego filmu. Na pewno masz. Jaki widziałeś film świąteczny w tym roku? Żaden. Dosłownie, nie żartuję, przegrałem. Ja serio. A w życiu? Tak widziałeś jakiś kiedyś? Ale w tematyce świątecznej? No. Taki, nie, film, który oglądasz w święta, na przykład z rodziną. Miałeś tak? Spędzasz się z rodziną na święta? Oglądałeś jakieś filmy? Robiłeś coś w życiu? Bałwana robiłeś kiedyś na święta, na przykład? No, robiłem bałwana. No, o, właśnie. Twój, o, na przykład, to jak czy robiłeś bałwana. Bałwan. Mm. Jak robiłeś bałwana? Jakie dostawał króla, atrybuty bałwan? Króla, kładłem je na sobie. Jakie i... atrybuty? Na przykład dałeś mu, nie wiem, rondel na głowę albo nie. Marchewkę. Tak, czyli miałeś takiego bałwana... Nie, po prostu lepisz trzy duże kule, stawiasz na sobie i odchodzisz w tym sensie. Naprawdę? I to jest tak. Cały fan? Tak. Znaczy nie powiedziałem, że to jest fan. Powiedziałem, że to jest... Dlaczego to robić? W sumie, jeżeli to no nie bo zrobienie stwierdziłem bez sensu i poszedłem. Jednego bałwana miałem 5 lat, było super. Już nigdy więcej nie dotknąłem śniegu. Dotykanie śniegu nie ma sensu. To jest woda. To? Jeszcze w ogóle jak dotykasz, ostaje się fizycznie wodą, jest, no, jest, wiesz, jest tak ulotne. Jak życie. To nie jest ulotne, to jest pływający roz... się. No, wiesz, nie, żartuję, że tam, nie wiem, nie oglądałem, ale jaki ty film oglądałeś? Na nie możesz powiedzieć archiwami. Aha. Godzilla vs King Kong. Aha, no co? Tak, bo kontynuowałem serię, Jezu stary, tak, ja kontynuowałem serię o wielkich tych. Wielkich japońskich potworach. Tylko mi się skończyły, bo oglądałem już oglądałem właśnie Godzilla, ten super w kinie, no była super, super. Potem oglądałem Godzilla vs King Kong, ona była taka już trochę gorsza. Potem widziałem Pacific Rim, bo stwierdziłem, że... Pacific Rim jest o Godzilli? Nie, ale jest o dużych mechach walczących z dinozaurami, no come on, są dinozaury i duże mechy. W ogóle to jest niesamowite, jak bardzo do Ewangeliona nawiązuje, nawet typiara, która jest tam główna, tam ma niebieskie pasemka i jest w sumie taki sam charakter jak tam w niebieskich włosach. Okay. Nie pamiętam imion japońskich tych, w ogóle nie pamiętam imion. Mówię do ludzi typie. No, w każdym razie, no i skończyłem się, tak trochę już przestałem mieć pomysły na śmieszne. A to ja polecam ten, no w sensie ja o Godzilli wiem rzeczy, dlatego że wiele lat temu Dem robił tydzień z Godzillą, gdzie przez cały tydzień robił materiał o filmach z Godzillą i tak dalej. I tłumaczył jakieś rzeczy, więc możesz sobie to odpalić i myślę, że znajdziesz jakieś inspiracje a propos Godzilli. Dobra, to jeszcze będę miał jeden off-top, o którym muszę ci powiedzieć, ale to już jakby jako, że nie rozmawiam z tobą w ogóle poza nagrywaniem tych podcastów, to jest jedyny moment, żeby ci rzucać jakieś takie rzeczy, więc to po następnym temacie. W ogóle nie rozmawiam poza tym, to prawda. Ja wcale nie rozmawiam 5 razy dziennie, w sensie przez telefon, co najmniej. No ale wiesz, z jakichś przyjemnych rzeczy. Przypominam ci, że nawet przez święta rozmawialiśmy przez... Ja dosłownie... No to z życzeniami do ciebie dzwonię, a ty film... Nie dzwoniłem z życzeniami, tak naprawdę dzwoniłem. Nie, dosłownie, ja dosłownie stary od tego, od śniadania świątecznego wstawałem, żeby odebrać. Miałem takie, o, Jurek coś tam... I zresztą mi coś tłumaczyć, jakieś umowy, ja tak, o Boże, naprawdę. Dobrze, no tak było. Wyjątkowo to ty do mnie dzwoniłeś, bo normalnie to ja dzwoniłem w takich momentach, w takich sprawach, a to wyjątkowo ty do mnie. Dobra. No, ale kanadując. Czy mam... Jezu, coraz bardziej z tego jest takie, że się nie lubimy, w sensie, że takie, że nie możemy się patrzeć powoli. Jedyne, co nas łączy, to umowa o spółkę cywilną. Spółka cywilna łączy bardziej niż małżeństwo. No, dobra. No to jeżeli mamy nic do... nie mamy nic do dodania o wąsiku i kamieniu, w ogóle... Mówienie o nim wąsik jest takie strasznie, bo wąsik brzmi jak ksywa, nie? Tak, też to mam. Myślę, to jest, ale to jest tyle żartów z nazwiska. To jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo a propos wąsika i Kamińskiego, ja mam to, że no Kamiński jest dużo ważniejszą postacią, nie? W mojej percepcji. Tak w sensie, no obiektywnie, no w PiSie był ważniejszą postacią, no tak bym miał odpowiedzialniejszą funkcję, etc. Nie ma ksywy wąsik, nie? Więc to już dużo nie świadczy. Nie, to jest żadne nazwiska, nie róbmy tego. Ale tak chciałem powiedzieć, to że z jakiegoś powodu ta afera dla mnie jest tak bardzo skojarzona właśnie z tym wąsik, że ja zawsze mówię wąsik i mam taką potrzebę takiej sekundy, taki Kamiński. W sensie jakby, że wiesz, jakby to nie jest dla mnie odruchowe, to jest dziwne, bo Kamiński jest, no mówię, ważniejszą postacią, nie? To jest jakby, jak mieć aferę, może nie wiem... Kaczyński... Ktokolwiek inny i dokładnie, mówisz afera i... ktokolwiek innego, nie? Tak, i kogokolwiek innego, trochę tak się stało w sumie z Kupertowymi, nie? Ale... Zresztą Morawiecki prawdopodobnie jest tam bardziej odpowiedzialny niż Sasin. Tak, który prawda. No ale on ma kwoty, więc. Dobrze.
Co dalej? Nie wiem, prezydent. Chcesz... Tak, bo miałem take. Ja wam opowiem o tym. Ja mogę... Chcesz weto właśnie, czy chcemy zrobić teraz TVN? TVN. Wiesz co, możemy zrobić weto i TVP zakończyć na koniec. Dobrze. Zakończyć dobrze, na koniec. Dobrze. Nie, bo o TVP, bo dobrze. Ja stwierdziłem. Oczywiście. Ambitnie. Bo jakże inaczej. No jakże inaczej. Bo mamy mega dużo ochoty i chęci po tych świętach, żeby pracować. I właśnie jak myśleliśmy nad tematem odcinka... Właśnie tylko rzucę moją obserwację, którą tobie rzucałem. Że ten okres między świętami a Sylwestrem, jak się było dzieckiem w szkole, był super. To się był genialny, bo jakbyś taki wolny tydzień, ale właśnie, że już nie ma świąt. Jest taki moment, że możesz faktycznie chillować bombę i jest super, nie? Teraz nienawidzę tego czasu. W takim sensie, niech już będzie ten Sylwester, bo jak chcesz pójść do tego Sylwestra i chcesz mieć to poczucie, że okej, jest koniec, już zakończyliśmy ten etap święta, Sylwester i normalnie wracamy do rzeczywistości. Okej, przez dwa dni poboli i będzie już super, bo się wróci do pracy. Ja lubię naszą pracę, tak szczerze, w sensie to jest fajne. Ale teraz jest jakiś taki najgorszy okres, bo tak te święta się skończyły, ale tak... się nie chce pracować, tak się czuję, że sobie zaraz jest Sylwester, więc w sumie po co? Jakby... O, straszne to jest. Ja już chcę styczeń. Też szczególnie jak się słucha polityków, teraz już mam dosyć, bo po prostu czego politycy nie mówią, to jest takie, no to w styczniu będzie, pierwsza połowa stycznia, druga połowa stycznia, wszystko będzie w styczniu i ma takie, dobra, to już bądźmy tam, w sensie już jakby róbmy te rzeczy, a nie, że teraz tak wszystko jest odkładane na później. Tak po prostu czujesz, że wszystko odkładasz na później, absolutnie każdą rzecz. Nawet dosłownie naszej rozmowy, które mieliśmy takie, że dobra, trzeba porozmawiać, tam wiecie, tak podsumować rok, no i co zrobiliśmy, co chcemy zrobić i tak dalej, jakieś fajne projekty, to już mam takie, no to... Przecież no to zrobimy to w tej przerwie, tak w tej przerwie. I dzisiaj spotykając się mówimy, no to w styczniu, to jakby, prawda, początek stycznia się spotkamy, to omówimy, no. Straszne to jest, strasznie mnie to irytuje. No i też... Na mój rad na rzeczywistość. Jednak vibe, że święta nie polegają na tym, że jesz jedzenie i leżysz w łóżku, tylko i tak wrzucasz film i tak robisz rzeczy. To jest vibe, specyfika naszej pracy, nie? I wszystko spoko, tylko właśnie to jest w ogóle inna sprawa. Że jak byłem mały, zawsze wszyscy przyjeżdżali do mnie, nie? A teraz jako, że... 5 lat i sam urządzał Wigilię. Dokładnie. Po prostu ja zapraszałem ludzi, ja łowiłem ryby, kładłem na stół, lepiej pierogi, wszystko robiłem. W te ryby jestem w stanie uwierzyć, w całym stanie, ale te ryby... No. A akurat w tym roku lepiej pierogi. Znaczy, to dobra, no ale w sensie... Nie, jak miałem 5 lat, to robiłem, no w sensie... No, ale a teraz jest tak, niestety, że dopadło mnie już dorosłe życie i dużo ojców, matek, które muszę odwiedzić, mi się nazbierało, bo teściowie i tak dalej, i w sumie codziennie gdzieś jedziesz. Już takie, no dobra, jest miło potem, wszystko fajnie, tylko na samego dnia znowu gdzieś jedziesz. I potem... I za czwartym razem przestaje być miło i fajnie. No właśnie, nie? Jakże, święta, cieszcie się młodością, póki jeszcze jest. Większość ludzi teraz ogląda jest w naszym wieku albo starsza. Pewnie tak, to pewnie w sumie, wiesz, że nie mam takie, a? Ja to dojechało was, dojechało. Ja miałem te przemyślenia w 93 w ogóle, ludzie, o co chodzi. Dobra. Jeżeli jesteś tutaj tym typie, który miał te przemyślenia w 93, to... Nie współczuję, i pewnie wiesz, nas boli to, ciebie pewnie reumatyzm. O Boże, Jurek wybrał przemoc, Jurek nie bierze jeńców, Jurek bezpośrednio obraża widzów. A! Straszne. Nie no, przepraszam, po prostu mi też już strzyka w skrzyżu, więc to samo. Zresztą narzekałeś mi się na rehabilitację kolana, przypominam. No, w sensie. No właśnie o tym mówię, nie? To jest po prostu ja utożsamiam się. No. W każdym razie. Jezu, to jest najbardziej numerski podcast, jaki zrobiliśmy. Jakoś tak, ale te święta wjechały na sobie po prostu. Święta, straszne. Czas, Jezu, magia, renifery. Dobra, opowiem wam o tym, jak nie przygotowałem się do dzisiejszego podcastu. Dobra, w każdym razie miałem... Jeżeli wpadliśmy już na pomysł, o czym będziemy gadać, to ja wpadłem na pomysł. Też. Autorski. Kiedyś usłyszałem jedno zdanie. I tak się zaczęło. Ja wam powiem, ale to jest... Ja to podsumuję, bo usłyszałem jedno zdanie i to zdanie brzmiało... Kurczę, bo ten Duda, to on tak naprawdę wcale nie jest takim długopisem, jak to się na niego brzydko mówiło. Tylko jest człowiekiem, który dużo razy wetował, w porównaniu do Komorowskiego na przykład. I to wcale nie jest tak. Więc ja stwierdziłem, że ja rozpromuję tę ideę, więc sprawdziłem i razy wetował i w sumie wyszło mi, że chyba to nie jest prawda. No i Jurek postanowił mnie o tym poinformować, nie wczoraj, tylko na przykład dzisiaj. W jednym cięciu musieliśmy zrobić, bo był dźwięk w komputerze, nie? I jak ja wtedy rzucałem, że no ja zresearchowałem tam w miarę tego Wójcika i tego, Jurek zresearchował tego prezydenta, to Jurek w cięciu powiedział mi tylko szybko, a Bartek, nie przygotowałem tego, ale coś wymyślimy, więc oddam ci teraz pole, no proszę. Ja mam liczbę. Mhm. Ja też mam 13, to ta liczba istnieje. Nie jest urojona, bo to byłoby 13 i wtedy byłaby urojona. O, to ja nie byłem w takich studiach. Ja byłem, a potem przestałem.
No, jak widzisz, do tego momentu jeszcze rozumiem, że jest... Nie, to jest... Właśnie widzisz, nie pamiętam, czy to jest 13i czy 13 plus i... No wiesz, ja już nie pamiętam, czy to jest liczba ustaw, które Komorowski oddał do Trybunału Konstytucyjnego do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że tak. I... Albo to było 31, teraz tak myślę. Ale... 1 i 3 tam było. No tak, właśnie, w sensie, słuchajcie, jakby naprawdę. Nie, no bo tak... Nie tak, wiem, czy no bo inaczej. Jak się przygotował. Nie, tak całkiem szczerze, nie? No to zacząłem sobie o tym czytać i stwierdziłem, że w sumie za późno się to zabrałem i już tego nie ogarnę. Więc potrzebę do sprawy inaczej. O Boże Święty. Potrzebę do sprawy inaczej. I zacząłem sobie czytać, jakie, przypominać sobie, jakie weta miał Duda. W sensie wiesz, że tak przejrzałem sobie, jak to wyglądało. No i w kontekście właśnie tego, że ostatnio zawetował tą ustawę okołobudżetową i zastanawiałem się, na ile on będzie, na ile trudna będzie w ogóle ta kohabitacja. Nie? W sensie między rządem a Dudą. Mhm. No i tak, co mi wyszło? Że Duda w sumie zawetował 8 ustaw, które miał już za czasów rządu PiSu. Mhm. Ja tak sobie poprzypominałem, że w sumie, no to nie było aż tak, że on, że takie realne, największe zmiany w tym państwie, jeżeli chodzi o sądy i tak dalej. To zaczął Duda. No właśnie. Sądy, Czarnek, znaczy, TVN. Czarnek był potem. TVN? TVN tak, też tak, na koniec zawetował Duda. I w sumie, jak się na tym zastanowicie, no to w pierwszym, okej, bo w pierwszej kadencji on jeszcze musiał wetować rzeczy, nie musiał, nie mógł wetować rzeczy. Znaczy, dlatego, nie mógł aż tak odważnie, nie? No bo... No sądy, to on nam na koniec dnia najbardziej zmienił chyba kierunek i kształt tej ustawy, nie? No bo przecież to, jeżeli sobie dobrze przypominacie, to była sytuacja, w której te wszystkie demonstracje, które przeważnie są w Polsce XD, no bo to cały ten kod i tak dalej, no to jest trochę podejście do tego, co teraz PiS robi, że no to raczej nie działa, nie? No w sensie, na samym początku, jak robicie od razu demonstrację o przejęciu władzy demokratycznie, to raczej nie zadziała, bo ludzie z jakiegoś powodu wybrali drugą władzę i pewnie nie chcą jej jakby wywalać, nie? To jest takie dość naturalne, że... No ale te łańcuchy, no tak, ale te łańcuchy świata były całkiem duże, nie? No tak, no właśnie do czego zmierzam, bo te łańcuchy świata to jest inna sprawa, bo to, że kod sobie stał pod Sejmem i tak dalej, tam dużo krzyczeli, no to nie miało dużego znaczenia. Ale pamiętasz takie zarąbiście duże manifestacje w Warszawie, gdzie właśnie były na całe ulice zawalone ludźmi, no to w sumie to doprowadziło do tego, że Duda zawetował tę ustawę o Sądzie tam Najwyższym i paru... Nie wchodzę w szczegóły, bo nie znam się na prawie, tak jak mówiłem. Nie pamiętam, od czego dokładnie dotyczyły te rzeczy, ale to jest to, do czego potem, jak nie znacie lore Polski, no to jak Mieszko w 1976 wziął chrzest, to potem w związku z tym bezpośrednio. To było w tym roku? Tak, to było w tym roku. Tak. Ziobro właśnie nawiązując do tego, że już istniała państwowość Polska, no i mógł okrzyknąć siebie ministrem sprawiedliwości, no to miał problem z tym, że... Tak dużej urzędującym minister sprawiedliwości pewnie od 1966 roku. Dokładnie. No to, że... Do ostatnich zborów, kiedy skończył się w Polsce mieszkizm, no. Zmiany w Polsce się nie zrobiły. I to była w ogóle odpowiedź na to, że opozycja zawsze mówiła, ej, mordo, ale ty jesteś najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości, tak, a w sobie nic nie zrobiłeś. No zawsze mówił, no nie zrobiłem, bo Duda mi zablokował. Nie? I w sumie to miał rację, no bo to jest wszystkie te jego ustawy zmieniające wszystkie inne rzeczy, których nie rozumiem. No tak, tylko przyznasz, że to jakby, jak jesteś politykiem, nie? No. No i nawet ci Duda coś zawetował i masz 8 lat, żeby cokolwiek wynegocjować, cokolwiek obejść. I tylko tłumaczę, o co mu chodziło, jak to mówił. Oczywiście, okay, no. Że nie, come on, robił 8 lat rzeczy, a zajmował się ściganiem Zbigniewa Stonogi. W sensie zakładam, że to musi być mega satysfakcjonujące, jak ścigasz Zbigniewa Stonogę. I w ogóle mega ciekawe, bo jakby bierzesz udział w jego życiu. Jakby branie udziału w życiu Zbigniewa Stonogi musi być mega... To się, może być niebezpieczne, ale brzmi jak satysfakcjonująca czynność i taka, która, jeżeli miałbym coś wybrać w życiu, to pewnie chciałbym... Nie wiem, żeby być szoferem Zbigniewa Stonogi przez rok, jak robił jakieś swoje rzeczy, żeby po prostu słuchać, co mówi i gdzie jeździ i z kim rozmawia, bo to jest ciekawe, w sensie, że zaczął mi też śpiewać, tak czasem to robił. W ogóle wiesz, on wydał płytę o piosenkach Nienawidzę Kaczyńskiego, coś tam, coś tam. A było coś takiego. Właśnie, bo zapominamy o tym, jak ten człowiek dużo zrobił, nie? W kontekście na przykład... A żeby zapominamy o tym, bo jak kiedyś czytałem jego tak bardziej, te jego biografię, wiesz, że to Zbigniew Stonoga tam w którymś momencie naprawdę odwala jakiś srogi syf polityczny. On taki, w sensie, nie stoi salonowy, za aferą, nie? On nie stoi za aferą taśmową sobie całą? No właśnie, tak! Jakby on tam jest powiązany z Zbigniewem. Wiesz, zapominamy o takich rzeczach, nie? Jakby wiesz, Zbigniew Stonoga nam się kojarzy z jakimiś takimi, wiesz, haha, śmieszne rzeczy. Ten typ jakby jest bardzo mocno powiązany z aferą taśmową, w sensie jako człowiek, który ją de facto w jakiś sposób ujawnił. Wywołał, nie? W sensie. No. Znaczy, no wywołał, no ujawnił. Więc jakby wiesz. Także, no więc ja rozumiem, że Zbigniew Ziobro zajmował się tym też, no bo czemu miałby się tym nie zajmować? To jest nie, to jasne, take, no. Który bierzesz po prostu. No to jest bonusik do bycia ministrem sprawiedliwości, no właśnie, nie? No, w sensie kordialu. Myślisz, że Bodnar teraz jakby będzie Zbigniew Stonogę, prawda, tam dojeżdżał? Zbigniew Bodnar? O nie. Okej. Okay. Kontrowersyjny take. Oni wyglądają tak trochę podobnie.
Gdybym usłyszał, że są braćmi, nie byłbym zaszokowany. Zbigniew Bodnar. Zbigniew Bodnar. Ja to Evil, Evil Zbigniew Bodnar. Nie, nie sprzedaje samochodów. Nie, Evil... Jak, jak się nazywa Bodnar naprawdę? Adam? Tak. Tak, czyli Evil Adam Bodnar to jest Zbigniew Bodnar, tak? Tak? Czy nie? Ja to jest po prostu Zbigniew Stonoga wtedy. Ja po prostu... Jest Adam Stonoga i Zbigniew Bodnar. Dobra, nieważne. Razem tworzą sądownictwo w Polsce. W każdym razie... Tak. Więc... Ja nie przestrzegałeś, ale już tam na dachu antyterroryści poprosili, żeby leci do budynku niczym do redakcji, prawda? Wprost. Tak. No. Świeć Boże nad tym laptopem. W każdym razie, więc tłumacząc Dor, to tak było, nie? I potem w drugiej kadencji Andrzej Duda, nie Zbigniew Bodnar, Andrzej Duda, no też mu się zdarzało parę razy zawetować. Jak już, no, Czarnek, bo w ogóle to jest pewno... też ciekawe, no bo z tego co ja rozumiem też lore Polski, to Kaczyński ma bardzo dużą kosę z prezydentem. No tak. I on tak, na przykład parę... Długo mieli, bardzo. Parę lat on w ogóle nie był w pałacu. Tak. No nie, tam była bardzo druga imba, tak. No bo w sumie i on zawetował Czarnka. No i to pewnie, to wszyscy mówili, że zawetował Czarnka ze względu na żonę. Nie, tak. No bo jego żona jest chyba germanistką. Tak. I ona jakby miała to taki... Kornhauser. Wow, Duda. To był żart z nazwiska i z Niemców. Tak? Naraz. A w ogóle Kornhauser to chyba nie jest to niemieckie nazwisko, tak swoją drogą, czy jest, nie wiem. Kornhauser brzmi jak bardzo niemieckie nazwisko. Niemieckie właśnie, Kornhauser mi się tak bardziej jakieś tak, nie wiem. Z angielskim? Z kukurydzą? Nie, szczerze nie, Kornhauser mi się kojarzy z bardzo mocno. Z kukurydzianym domem. Kornhauser mi się bardzo kojarzy z kimś, przed kim prawdopodobnie kłaniałby się Makłowicz. Czyli austriackie nazwisko. Albo węgierskie. Austro-węgierskie. Tak. No, habsburskie nazwisko. Może, no i są z Krakowa, że Niemczona jest z Krakowa, ale w sensie no, mi się Andrzej Duda kojarzy z Krakowem jako miasto, no więc to jest, prawda, zabór taki, a nie inny, więc widać zabory czy coś, to kontynuuj. No więc Agata Kornhauser Duda z Galicji, tak? Z Galicji doprowadziła do upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego poprzez weto prezydenta, tak, który zawetował pozostanie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, była taka ustawa, ale on za to powiedział nie, rozpadają się. To właśnie tak to wyglądało. Tak to było. No więc to była druga rzecz, nie? To się wydarzyło. TVN. Właśnie po tym Makłowicz z TVP odszedł, bo nie mógł tego przeżyć. No i wyjechał robić knetliki. I gotować Czechów w wielkim garze. W ogóle się strasznie name dropimy, nie? W takim sensie w ogóle lecą jakieś, wiesz, i bisze, Makłowicze, w sensie... No normalnie, kurde, plejada się z tego zrobiła. Tak, Orb Style, to jest nowy kanał. Mówiliśmy o tych dużych projektach, które planujemy na przyszły rok. Tak. Wszystkie się udadzą. Natomiast Orb Style jest tym, na który będę rejtanem się kładł, żeby na pewno powstał. Już to mogę wam zadeklarować w tym momencie. Będziemy robić recenzje filmów, na przykład Godzilli i tak dalej. Będziemy gotować Słowaków w wielkim garze. Okej. Jestem zainteresowany. No, może boisz tego spotkania z pomysłami. Widzę, z jakim ty nastawieniem przychodzisz tam. Bartek, musimy robić duże rzeczy, tak? Co, jakby to jest... Gotowanie Słowaków jest jedną z nich. Ale będziecie mieli odcineczek przez Sylwestrę, no sprzątanie domu idealnie, no w każdym razie. Czy chyba polecam go oglądać już po Sylwestrze i tak bardzo świeżo. Wracając do domu taksówką, będzie super śmieszny wtedy, ale w żadnym innym momencie. I w sumie jeszcze poza tym, no to był właśnie Lex TVN. Widzisz, jak ja w ogóle kleję te rzeczy o tym Dudzie, w sensie o tych wszystkich wetach i tak dalej. No, w każdym razie rzucam ci je z głowy w ogóle z kapeluszach praktycznie, bo pewnie żadne z nich nie są prawdziwe. No, ale jeżeli... Okej, to kontroluję akurat, to jeszcze... I tutaj się właśnie... Pamiętam, więc... I w tym momencie dochodzę do tej fundamentalnej konkluzji. To studiować! No i sobie, wiesz, ja sobie zadam pytanie, czy warto jest rządzić w momencie, kiedy prezydentem jest Andrzej Duda, bo on tak często wetuje? Czy ty będziesz w stanie przeprowadzić jakąś ustawę? Nie, warto, ja bym przyjął do władzy. Zupełnie bez sensu, więc po co oni tam pchali? Strasznie dziwne. Kończąc ten wątek, w sensie tak już jakby, do czego zmierzałem, to że rzucanie, że Duda był aż tak bardzo spolegliwym, piękne słowo, spolegliwym prezydentem wobec Nowogrodzkiej, a rzucę teraz branżowym słowem, to wszyscy dziennikarze robią Nowogrodzkę. Prawda. No to wydaje mi się, że to jest jednak bardzo mocno posunięta teza. W sensie w pierwszej kadencji tak, ale w drugiej to nie jest tak, że Duda nie próbował iść na... Wiesz, jaki był problem Dudy moim zdaniem? On bardzo sobie balansował na takim poziomie, trochę tak jak teraz politycy z Kamińskim i z Wąsikiem, czyli on czasami wychodził do przodu, jako, wiesz, tak, miał takie, okej, ja teraz sobie zawetuję, a on takie, ale nie, no się wstydzasz sobie, no ja jednak będę takim spoko prezydentem. Ja się nie zgadzam do końca z twoją obserwacją. W sensie widzę, z czego on wychodzi i zgadzam się, że jak się na tym stawić, to tak Andrzej Duda w sumie
wiele z najważniejszych i takich najbardziej kontrowersyjnych też pomysłów PiSu faktycznie obcinał co najmniej i jakby jakoś tam do tego doprowadzał. Zgadzam się z tym. Ale z drugiej strony, no pamiętaj o tym, że wiesz, Andrzej Duda może w takich dużych, pojedynczych, jak wiesz, taka duża rzecz w stylu Lex Czarnek albo TVN, to tam jakoś potrafił powiedzieć nie, okej, coś tam spoko. Ale Andrzej Duda był bardzo taki, no wiesz, no były te wszystkie akcje, że mu przywozili gdzieś tam do jego rezydencji po prostu tony papierów, gdzie on po prostu podpisywał i wysyłał z powrotem. No wiesz, no jakoś nie był w stanie politycznie wygrać TVP, jakoś żeby zrobić z niego trochę chociaż coś innego, o czym mówił wielokrotnie. Też jakby nie naprawił, jakby, a poza tym wiesz, on też mam wrażenie, Andrzej Duda na wielu poziomach on może faktycznie zablokował największe zmiany, ale doprowadzi, ale on też jakby blokował je trochę w połowie. Mhm. Na takim, właśnie to sądownictwo jest dla mnie dobrym przykładem, że to jest takie, nie wiem tego dla jasności, w sensie nie będę tutaj absolutnie się wypowiadał, bo nie wiem tego, ale pytanie brzmi, czy to już nie jest kwestia na tym poziomie, że jak już puszczasz na tyle dużo rzeczy, to trzeba mu to puścić do końca, bo najgorsze, co możesz zrobić z tego typu ustawą, to jest, wiesz, jakby... Oczywiście znaczy, zostawić w połowie. Oczywiście znaczy, czasami jak się mówi, że wiesz, że nawet jak masz, że czasami jest tak, że trzeba mieć plan i nawet jak masz zły plan, to lepiej trzymać się złego planu, niż że trzymać się żadnego planu. Nie? Że jakby czasami to jest mniejsze zło, żeby... Jak już wiesz, zacząłeś coś robić, masz takie, to jest nieoptymalne, ale już za późno, żeby się cofać, już trudno iść to do końca, a nie zmieniaj koncepcji 15 razy po drodze, bo to wyjdzie jeszcze gorzej, nie? Więc jakby... Znaczy właśnie to jest trochę to, do czego zmierzam, że masz... Taka rzecz. On trochę, wiesz, wychodzisz i dobra, zrobię coś, a będę się wycofywał. I nawet w momencie, jak w pierwszej kadencji to się zdarzyło parę razy, ale w tej drugiej kadencji, kiedy teoretycznie nic go nie zobowiązywało, no poza tym, że jest, wywodzi się z PiSu, no to on cały czas to robił, nie? W sensie, że miałeś z jednej strony, dobra, ja zawetuję, bo coś tam, ale nie... Nie szedł w to dalej, że nie będę szedł na... To też w drugiej kadencji w sumie PiS za bardzo nawet nie... Tylko wiesz, czemu PiS wyszedł w trakcie drugiej kadencji, nie? No okej, okay, to jest prawda. Ale były rzeczy covidowe wszystkie związane z pandemią, ale to wiesz, to był stan wyższej konieczności, powiedzmy, więc tam wtedy działali inaczej wszyscy. Potem była też kwestia Ukrainy, gdzie też wszyscy działali trochę inaczej. Mam wrażenie w ogóle, że druga kadencja PiSu pod tym względem po prostu minęła bardzo mocno pod znakiem wydarzeń, które były nadzwyczajne, nie? I tutaj to... zmierzam do tego, że on się nie wybijał na swoją taką w ogóle, wiesz, samodzielność, w sensie na swoją taką postać, jako że ja teraz będę robił politykę, wiesz, teraz Andrzej Duda na przykład bardzo próbuje, w sensie ma stalerek. Chyba za niego. Ale próbuję robić politykę, nie? W sensie, że on teraz... Tak. Ja jestem... W ogóle właśnie tego porównują trochę, że to jest... Zaczyna mieć vibe trochę jak z królem, nie? Że on zaczyna tak bardzo mocno trzymać pieczę nad tym państwem, że chyba tak się poczuwa bardzo mocno do tego. I tego wcześniej... Wydaje mi się, że gdyby on wcześniej też próbował chociaż trochę to robić... Teraz był bardziej wiarygodny w tym. Tak, i tu miałby chyba większy potencjał na robienie rzeczy. Bo teraz to... Ja nie mówię, że się zgadzam z tą opinią, ale faktycznie może to trochę wyglądać jak takie właśnie próba po prostu bycia, wiesz, teraz, że on teraz będzie walczył z opozycją, nieważne co zrobi. A gdyby zaczął to robić wcześniej, powiedzmy nawet nie, że od początku, ale właśnie tak jakby o 2 lata temu zaczął, być taki właśnie bardzo w stronę PiSu taki, wiesz, bardzo konkretny i tak dalej, to myślę, że faktycznie to byłaby trochę inna rozmowa, nie? W sensie, że teraz po prostu utrzymuje ten twardy kurs, nie? Wszyscy pamiętają te 2 lata, mieli taki okej, spoko, nie? Nikt nie pamięta pierwszej kadencji Dudy, no przecież pojechać. No jasne, że tak. Więc, no chociaż wiesz, że to też się trochę nie dziwię, no przecież to w sumie ta kampania wyborcza była taka, nie inna. No to brak debaty w TVP i tak dalej. Przecież on też prawdopodobnie zaraz po tym, jak przyjął władzę, trochę nie mógł od razu zacząć być, wiesz, w ogóle jestem niepowiązany z PiS-em, cokolwiek. No tylko musiał jednak trochę odczekać, zanim, wiesz, mógł sobie w to pozwolić. Nie wiem, ja widzę ten pomysł, no ideowo jest w ogóle super, nie? To jakby pewnie, tylko... No wydaje mi się gdzieś tam, że no Andrzej po prostu chyba próbuje zrobić za dużą zmianę swojego wizerunku tak szybko. Plus, wiesz, co jeszcze mi tutaj dochodzi? To, że Andrzej to po prostu w pewien sposób, abstrakcyjnie teraz mówię, trochę nie był ważny w tym rozumieniu, że on był jednością z obozem. To jest trochę sytuacja Hołowni teraz, czyli Hołownia do momentu, kiedy tylko on był, wiesz, z jeszcze opozycji, bo rząd był jeszcze PiSu, ale on był marszałkiem Sejmu, to miał na sobie całą uwagę, wszyscy na niego patrzyli, a teraz przez to, że no, jest Tusk, jest cały rząd nowy i tak dalej, no to trochę ten Hołownia staje się częścią tego obozu, a nie osobną jednostką. Mam wrażenie, że trochę tak jest z Dudą, że to nawet nie jest jego wina, czy jego zaleta, czy jego zasługa. Po prostu tak to wyszło, że w momencie, kiedy on był, wiesz, częścią bloku PiS, to patrzyliśmy na niego trochę jak na blok PiS, jako element w tym bloku, a teraz przez to, że PiS już nie ma tej władzy, nagle on jest bardzo osobną jednostką, która jeszcze ma jakąś władzę. Mhm. Nie? Okay. Że po prostu to go z definicji wybija na świecznik i też może dlatego mamy takie wrażenie, że on nagle, wiesz, robi więcej rzeczy, może, wiesz, robi więcej polityki, jest taki bardziej, wiesz, sprawny. No wiesz, bo może on, wiemy o tym, że w tych wewnętrznych rozgrywkach PiS-ie gdzieś tam, no, brał jakiś udział i być może teraz bierze w ogóle, wiesz,
podobny, tylko znaczy na pewno większy, ale no gdzieś tam nie jest może aż tak skrajna różnica, to po prostu się dużo bardziej wybija, nie? No bo nagle cała ta władza jest przejęta przez nowy rząd, no i to on jest teraz tym elementem, który faktycznie jest takim języczkiem uwagi, nie? Okej. Okay. Wiesz, w zasadzie o Konfederacji albo o Lewicy się nie mówi do momentu, kiedy to nie są partie, które nagle mogą ustawać rząd, nie? Bo mają jakoś tam tych paru posłów, jak cały się najważniejszy, mówisz tylko o nich. Jasne, nie? Że tak. To jest trochę ta sytuacja. Sorry, był quick bateria check. Tak. Wiesz co, tak, ja się w ogóle z tym zgadzam, co mówisz, tylko właśnie chyba też problem było to, że ta pierwsza kadencja była aż tak przyspana, że wszyscy, jakby w trakcie tej rozmowy zacząłem sobie przypominać wszystkie artykuły o tym, że w sumie on więcej czasu spędzał w tej swojej takiej letniskowej tak, willi, tak, nie, tak, gdzie jeździł na nartach wodnych, gdzie wcześniej były takie... No i też na nartach zwykłych. No tak, ale to były takie porównania, że tam wcześniej to było takie miejsce, w którym jakby Kwaśniewski i tam Komorowski zapraszali po prostu tak, ludzi. Tak, żeby się politykę. Tak, a on zapraszał ziomali i jeździ na skuterach wodnych. W sensie, znaczy, ile osób korzystał z życia, z vibe właśnie jeżdżenia ze Zbigniewem Stonogą z Ministrem Sprawiedliwości. Też bym to robił, ale no, pewnie ujmuje mu to trochę punktów tak, tej politycznej grze, I guess, nie? W sensie, że dużo więcej mógł wycisnąć z tej prezydentury. No nie, na pewno, w sensie, na pewno był moment, w którym Andrzej Duda był bardzo... Znaczy, on, inaczej, on dużo zyskał przez Ukrainę. Jako nie zawsze, więc absolutnie nie twierdzę, że chciał, nie? Tylko stwierdzam fakt. Bo to myślę, że było bardzo niesprawiedliwe uznać, że wiesz, jakby tutaj jakoś nie, celowo. Nie, oczywiście, że tak. Znaczy, sprawdził sensie... się. To jest rzecz, która po prostu sprawdził się jako prezydent na tamten moment, nie? W sensie robił tak, rzeczy, które dobrą robotę, nie? Narodowi w sensie... generalnie pasowały, więc jeżeli tak, w sytuacji takiej jesteś prezydentem, który nie wzbudza raczej kontrowersji w narodzie, to zresztą dziwnie brzmi, ale jakby wśród ludzi, to I guess chyba robisz wszystko okej. Okay. Tak. Nie, ja myślę, że tak, absolutnie tutaj nie ma co się przyczepić. Myślę, że nie ma co czepiać specjalnie. Ja bardzo dobrze odpowiedział na potrzebę obecną i jakby zagrał na tym no, dobrze. No drugi prezydent Mariusz Maksa-Kolonko jednak trochę gorzej sobie poradził z tą sytuacją. Znaczy, no on był bardziej radykalny, nie na wielu poziomach, no, ale mielibyśmy Wilno, więc znaczy, też jakaś no, rzecz. No właśnie. Prawda? Mariusz Maksa-Kolonko, Boże Święty. No, w każdym razie... tak, on wjechał czołgami, cytując, on by wjechał czołgami i jakaś tam Urszula von der Fulfen co by zrobiła. To jest cytat z Mariusza Maksa-Kolonko. No, ale więc piękny prezydent. Ale co chciałem powiedzieć? No tak, no więc nie, ja się z tobą zgadzam. Zgadzam się z tobą, faktycznie Duda pod tym względem trochę urósł. No i też mówię, już od tej Ukrainy mam wrażenie, że okej, miał lepsze, gorsze momenty, ale jednak to mocno wymazało ten jego wcześniejszy wizerunek, który... Nie wiem, może nie wszyscy pamiętają, ale jakby... Bo teraz naprawdę Andrzej Duda ma zupełnie inny wizerunek, niż miał wtedy. W sensie to jest zupełnie inny wizerunek. Ten, naprawdę Andrzej Duda, w sensie z całym szacunkiem, mówię o nastrojach społecznych, nie mówię teraz bezpośrednio do prezydenta, proszę nie dostawać, nie chcę pozwu. No był przez wiele osób postrzegany jako mem po prostu, tak dosłownie mem, nie? Jakby, znaczy sam vibe tego... Że dalej trochę jest, ale w inny sposób. Znaczy sam vibe tego, że przecież on, jak teraz ludzie zaczynają mówić o tych trybunach, znaczy... PO szło do wyborów z wizją Trybunał Stanu dla prezydenta, to też miałeś taki vibe, że na początku miałeś, ale w sumie za co? W sensie, a czemu? Nie? Wiesz, bo to tak, że Duda jest tak znormalizowany jako ten ziomal od Załęskiego, od Ukrainy, od paru wet i przez to, że PiS prawie nic nie robił, to musiałeś sobie trochę przypomnieć, aha, no tak, była pierwsza kadencja, nie? Że tam znaczy, faktycznie... Szczerze, ja nie miałem żadnych emocji związanych z postulatami Trybunału Stanu, bo wiedziałem, że to się nie stanie, tak szczerze, więc... Nie, no jasne, że tak. Tak, tylko... zobaczyłem w ogóle Trybunał Stanu dla prezydenta, bo jeszcze, czy jestem w stanie uwierzyć, że może tego Glapińskiego postawią? Nie, ale jeśli to miałoby się już stać, to jeszcze tutaj miałem takie, okej, to się stało. Nie wiem, w jakim świecie postawiliby Andrzeja Duda. Oczywiście, to że jest tak. W ogóle jakiś absurd. W sensie, to jest jakby to się nie wydarzy. Nawet gdyby mieli większość. W sensie, gdyby oni mieli, to się nie wydarzy. Oczywiście, że tak, tylko ja tu właśnie zmierzam do tego, że nawet sam fakt, że chcieli to zrobić, musiałem się chwilę zastanowić, ale w sumie czemu? Nie wiem, wiesz, tak konkretnie, co się stało takiego, że chcecie to robić. I właśnie dlatego, że trochę nie pamiętasz, jak bardzo zmieniła się jego w ogóle rola i jego... osoba, jego postrzeganie, percepcja powiedzmy w społeczeństwie. Możliwe. No cóż, no teraz na pewno staje się bardziej kontrowersyjny niż był, no bo faktycznie teraz się z kimś ściera, no bo teraz jakby no trochę musi, czy musi, no to nie tak musi, no musi być trochę w tej roli. Jest Tusk idzie harsz w ogóle. Całkiem. Tusk całkiem harsz w niego wchodzi w ogóle. W sensie tak, jeżeli chodzi o, nie wiem, wypowiedzi wobec niego. Znaczy, myślałem, że... Czy w ogóle w niego harsz są wszyscy, łącznie z Kaczyńskim, więc... Znaczy tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że myślałem, że będzie dużo więcej dyplomacji, a nie takie dość mocno... Kopanie się po kostkach. Dokładnie. A on, tak jak Hołownia próbuje, tak ogólnie, to znaczy, Tusk bardzo mocno na kontrę idzie. Uważam, że Tusk jakby idzie mocno, ale też jeszcze bez przesady.
Hołownia może trochę mniej faktycznie, ale te Hołownia też ma, ale Hołownia to w takim bardziej ironicznym vibe'iku swoim. Nie, tym oczywiście. Takim, tym Hołowni po prostu, takim klasycznym. Nie, na zasadzie, tak widziałem list od prezydenta, ja dokładnie się zgadzam z panem prezydentem, dokładnie tak samo myślę i dlatego wszystko tak idealnie zrobimy. No to jest wiesz, no to jest tak naprawdę zrobienie tego samego, tylko tak, lepiej, tylko, powiedzmy, tylko niż mówienie, takie... Że tylko Hołownia na przykład jak mówi o tym, że się spotykają, rozmawiają, bierze pod uwagę to, co mówi i tak dalej, nawet pomijając ten moment, no to Tusk po prostu pisze tweety, gdzie jakby bezpośrednio mówi, no gratuluję panie prezydencie, sprawiłeś, że nauczyłem się stąd pieniędzy. To się, wiesz, tak, dość... No tak, no, ale też mają inną rolę, no Tusk jest premierem, ale to, jaki jest mój point, bo on go kopie po kostkach, a tutaj jest zaskakująco spokojny. Duda na razie wytrzymuje nieźle, w takim sensie zawetował inną ustawę, nie? Jakby... No i pisze listy o KRS. I pisze listy, ale to jest wszystko takie bardzo, ale on to faktycznie, mam wrażenie, próbuje robić z tym takim, ja jestem prezydentem, ja tutaj muszę być jednak mimo wszystko bardziej taki skonowany. On też się otoczył ludźmi od robienia polityki po prostu, nie? I tyle. No. To prawda, bo po prostu nie musi, bo po prostu wysyła Mastalarka, który idzie krzyczeć rzeczy w telewizji, a jakby Duda może być bardzo spokojny. Bardzo śmieszne, że dzisiaj się wydarzyło, a może nie widzieliście na Twitterze, że... To coś wysłałem? Tak, tak, że po prostu był tweet, to była kancelaria prezydencka, tak. I po kolei plan orędzia, co chce powiedzieć pan prezydent. Ale też orędzie, też w ogóle jakieś tam na bieżące sprawy i tak dalej, no właśnie tak, no bardzo od kancelarii prezydenta takie trochę ten. I jakby zjeżdżasz w dół i tam jest po prostu z tym postem zostało wrzucone zdjęcie Mastalerka. Zresztą jak stoi przy flagę, to jak prezydent, więc wygląda jak prezydent. Macie vibe, że, a, czyli to on to będzie mówił. No, to był prezydent Polski, wow, kiedy to się stało? No bo to jest oczywiste, że prezydenci nie piszą swoich mów, no bo to byłoby głupie, gdyby pisali. W sensie to jest naturalne, że ludzie że oni mają od tego ludzi no, w każdym państwie. Dlatego pokazuję mi zdjęcie, nie? Tak to działa. No właśnie tego chyba nie robimy. Nie, jestem wielkim fanem właśnie tych wszystkich, zawsze jak jest, jak Biden ma przemówienie, nie? To zawsze jest ten pokój stażystów i są właśnie wszyscy wrzuceni, przemówienie prezydenta, no i tam stażyści, nie? Super sprawa. W każdym razie, no, to było zabawne, to było super śmieszne. Wróciliśmy po krótkiej przerwie na ładowanie aparatu, czy na wymianę baterii, prawda? Rzuciłeś mnie, tak widzisz, od razu. Tak od razu ci rzuciłem. Dobra, TVP, jeszcze na zakończenie. Abonament, nie mam telewizora. Chyba, że masz teraz ten, chciałeś jeszcze coś poruszyć, to było godzinę temu z naszej perspektywy, ale może pamiętasz, że zadałeś mi pytanie o filmy i potem powiedziałeś, że masz jeszcze drugie, ale to zadasz później, więc może teraz jest ten moment, czy nie, ewidentnie nie jest to ten moment. Nie, bo mieliście swoje pytania, wiesz, przy Nowy Rok i tak dalej. Nie, bo wpadłem na pomysł, że to jest, wiesz, ja tak przygotowuję się do podcastu, na przykład myślę, analizuję weta prezydenta Bronisława Komorowskiego przed rozmawianiem o nich. No tak, no i też tak samo pomyślałem o pytaniach, które mogę ci zadawać w związku z tym rokiem. I chciałem ci zapytać, Martuś, nie, na razie się nie zapytam, podam ci zapytam. No dalej, już leć. Nie, no szczerze, będzie dobra rozbiegówka przed TVP. Do, wiesz co, chciałem ci zapytać, Bartek, co myślisz, że w przyszłym roku? No, co ulepi, co ulepi. Stanie się z obligacjami Skarbu Państwa. Co się stanie z obligacjami Skarbu Państwa? Wzrosną, spadną. No wiesz, teraz ewidentnie... Nie do końca tak działają obligacje. Nie już miliardy. Obligacje. O których obligacjach myślisz w ogóle? No, Bartek, wiesz o których, nie mówisz mi giełdy, wiesz o co chodzi. Ja się o tym znam. Chodzi obligacje mi o to, że... są na giełdzie. No, nie, ale... no bo jeżeli teraz... Mam nie. No bo jeżeli teraz na przykład od razu, że też pewnie analizowałeś rynki finansowe jak ja i zobaczyłeś, tak. Że po objęciu władzy przez nową koalicję, to faktycznie ceny różnych rzeczy wzrosły, a nie spadły. I faktycznie jak spojrzymy sobie na takie na przykład saldo WIG20, no to widzimy tam, że wszystko idzie w górę, nie? Tak ogólnie. Saldo WIG20 idzie w górę? Tak, saldo WIG20 idzie w górę. No pewnie to też ma jakieś tam geopolityczne przesunięcia na rynkach walut na przykład, też mają jakieś znaczenie w tym. Ale tak widać, że ogólnie inwestorzy giełdowi, zagraniczni zobaczyli, że zmiany w Polsce to jest Polska znowu stała się takim dobrym miejscem do inwestycji, więc chciałem się zapytać to są właśnie co do tych obligacji, no to w jakich obszarach głównie będą inwestować na przykład firmy z azjatyckich tygrysów, takich jak Brunei, Malezja. W jakich obszarach polskich obligacji? Tak. Inwestować azjatyckie tygrysy. Znaczy, twoja analiza była mniej więcej podobnie jakościowa jak większość, które słyszałem w swoim życiu, bo jakby w rynku finansowym, więc jakby wiesz, coś stary, że ja to mega legitnie, ale nie odpowiem na twoje pytanie, bo jest strasznie głupi i bardzo nie ma sensu, więc jakby nawet nie wiem, znaczy, wiesz, może to jest ta krzywa uczenia, nie? Że jakby
Ja po prostu nie dostrzegam geniuszu, który stoi za twoim pytaniem, aczkolwiek wydaje mi się, że tak nie jest. To ocenią widzowie. To ocenia historia, tak, to prawda. To najnowsza, prawda, chwilę publikacji tego podcastu pokaże się historia na temat tego, co właśnie powiedziałeś. Ale co chciałem na pewno powiedzieć, no to, że nie wiem. Nie wiem, jak do tego nawiązać, więc po prostu faktycznie może przejdźmy na tę. Nie, tak jest sobie pytanie, co byś chciał zrobić w przyszłym roku, co będzie takie wow, że fajnie, że się udało. Czy nie myślałeś o tym? No na przykład pewne projekty, o których myśleliśmy, których raczej tu nie zdradzimy w tym momencie. To jest faktycznie nieważne. Nie, nawet bez kata, tylko chodzi mi o to, że wiesz, to jest całkiem ciekawe pytanie, bo normalnie takie pytanie, wiesz, dostajesz od... Są takie pytania z kategorii, że jest jakiś wywiad z kimś i ktoś pyta, że jakiś projekt tam przyrok, i ta osoba mówi, że coś tam myślę, ale że nie zdradzę wszystkiego. I to jest o tyle bez sensu, że my je razem zrobimy, więc jakby... W sensie, czemu mnie to pytasz? Skoro nie mogę odpowiedzieć, a ty powiesz na to, faktycznie ja też nie mogę, bo to są te same projekty. I te same pomysły, jakby te idee wszystkie, nie? Co coś jeszcze mogę? No to nic się nie zapytam. Mogę zapytać, w przyszły rok, nie? W sensie, w przyszły rok, to jaki będzie? Fajny, nie fajny? No co myślisz, fajny będzie? Mi się wydaje, że będzie spoko całkiem. Ja nie jestem przekonany, powiem szczerze, ale... Ostatnie nie napawają optymizmem. Strefa sporu, prawda? Strefa sporu, o właśnie, dobrze jest. No nie napawają optymizmem, to ostatnie lata, więc tak jakby wiesz... Patrząc na performance lat poprzednich... Predykcja przyszłego. Nie, no wiesz, no to nie znasz tego powiedzenia, 3 lata chude, 3 lata tłuste. To już były trzeci chudy, teraz będzie tłusty. To na pewno tak jest. Nigdy nie trzeba tego powiedzenia też chcę zaznaczyć, więc nie biorę odpowiedzialności. TVP. Co byś zlikwidował dzisiaj? TVP. Jakbyś mógł. TVP. Po materiale o wiatrakach. Materiał o wiatrakach niesamowity. Czyli to bardziej bliżej do Konfederacji jednak, tak? W tej kwestii. O może. Aha, tak. No, Konfederacja. A Konfederacja w końcu chce usuwać tam obawy, nie pamiętam. Bo nie wiem na czemu oni stanęli. Chyba tak. Okay, chyba by chcieli. Raczej, media publiczne mają ten taki przedrostek. Tak, Mentzen chyba coś pisał o tym, że częścią mediów publicznych jako słowa jest publiczne, więc no prawda. Właśnie. No to prawda, W każdym razie, a propos TVP. No cóż, impas TVP jest dla mnie o tyle niesamowita, że to jest ta teoria, którą wygłosiliśmy w Orbie. Że to jest afera, która powoli przestaje się komukolwiek opłacać, jest powoli robi się nudna i mam wrażenie, że też ona nie oddała, o tak, takiego słowa użyję, bo jednak ruszenie społeczeństwa jest trochę za małe na tym poziomie, że okej, są ludzie, którzy mają takie, o Jezu, nareszcie, jest duża część ludzi, która to mówi, tylko że jak masz vibe, o nareszcie, to nie wyjdziesz na ulicę się cieszyć, w sensie nie wyjdziesz, wiesz, bić brawa. A jak jesteś przeciwny i wtedy no, osoby przeważnie przeciwko jednak jakiejś zmianie chcą protestować przeciwko tej zmianie, no to tych osób za dużo nie ma. A nawet jak są, często są na przykład, wiesz, w jakimś no, w starszym wieku i tak dalej, to też jakby nie pomaga, prawda, w walkom ulicznym. Do tego też no, elektorat PiS-u jest starszy. Często jest jednak z mniejszych miejscowości, powiedzmy. Zresztą wiadomo, w takiej Warszawie jest masa ludzi, którzy głosowali na PiS, to nie jest argument, że ich tam nie ma, tylko mimo tego, że jest ich tam masa, no to właśnie są starsi i tak dalej. Dlatego to jest ta baza, która jest rozproszona trochę poza Warszawą i dużymi miastami. I dla marszu... Więc też, wiesz, to też jakby po prostu to... To nie budzi takich, wiesz, nie budzi takich obrazków, może tak to nazwę. Idea marszów i demonstracji takich politycznych często polega na tym, że ładujesz ludzi w autokar, w 100 autokarów i zwozisz ich na miejsce. I właśnie to jest problem z wiekiem wyborców PiS-u, że oni raczej tam się nie zapakują, no bo jakby mają złe wspomnienia z PKS-ami, bo często na przykład nie dojeżdżają gdzieś. No tak poza tym, no to tak trochę działa. I bardziej od TVP, bo to TVP jest już tak przemielone na każdą możliwą stronę, że... No ale Polskie Radio i PAP tak naprawdę mają te same rzeczy, bo te spółki też zostały postawione w stan likwidacji, nie? No to jest to samo, nie? Bardziej mi zastanawia Marsz Wolnych Polaków. Marsz Wolnych Polaków. Bo to jest chyba największy bet, jaki PiS zrobił od bardzo, bardzo dawna, w sensie tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o podejmowanie próby z... relatywnie wcześnie po marszu Tuska, nie? I to oni nie unikną porównań do marszu Tuska, bo on był dosłownie chwilę temu. I teraz, gdzie przez całe wybory PiS bał się robić takich rzeczy, bo to nie działało, nawet było widać po konwencjach ich, że to nawet średnio tam byli w stanie zapełnić wszystko ludźmi. Teraz nagle robią wielką demonstrację wolnych Polaków, gdzie wszyscy do Warszawy i tak dalej pod Sejm. Ja się bardzo zastanawiam,
na ile to ma w ogóle jakiś sens i na ile to będzie wyglądało na tyle dobrze, żeby chociaż dobre zdjęcie z tego zrobić, bo wydaje mi się, że oni się mogą tak na tym przejechać. To jest taki wielki banan. Ja się zgadzam z tobą, tylko pamiętaj o tym, że to było nasze podejście przed pierwszym marszem Tuska. Mówiliśmy praktycznie to samo, czyli mówiliśmy o tym, że to jest duży bet, trochę chyba nie sądzę, żeby się zebrało tyle ludzi i tak dalej. Wiadomo, wtedy PiS bardzo pomógł. Bardzo pomógł, ale... No właśnie o to chodziło, że my ten przecież sam marsz, no to w momencie, to co się wydarzyło sprawiło, że to idealnie się zgrało w czasie ze sobą ten marsz. Nie, no tak, no wiadomo, no Komisja do Badania Rosyjskich Wpływów, jasne, tylko po pierwsze nie jest powiedziane, że Platforma teraz nie odda przysługi i czegoś jeszcze nie zrobi. Wiesz, szczególnie, że stary, to jest to, o czym rozmawialiśmy, tak, początek stycznia to będzie nawalanka, jeśli chodzi o prawne zmiany rzeczy i tak dalej, w kontekście wielu rzeczy, nie? W takim sensie, no przecież, co nie słucham rozmowy z politykiem, to słyszę, ale to będziemy robić w pierwszej połowie stycznia albo w drugiej połowie stycznia, ogólnie w styczniu, nie? Więc tam będzie dużo rzeczy się działo, więc nie jestem w stanie uwierzyć, że nagle jakaś rzecz się wydarzy, która trochę podburzy społeczeństwo w zasadzie i nie podoba mi się, co robi nowa władza i jakoś, wiesz, PiS to spróbuje skanalizować i to wykorzystać. Nie uważam, że to jest niemożliwe. Teraz właśnie, nie uważam, że ten marsz ma gigantyczny potencjał, nie uważam tak, wydaje mi się, że on jednak będzie flopem. To jest moja opinia. Ale widzę scenariusze, w których na przykład Bodnar jakoś mocniej weźmie kwestie praworządności, sądów i tak dalej i będzie próbował coś tam zrobić. No, Bodnar już przecież ma ten problem, że nie powiedzmy w ogóle w orbie, co jest błędem, ale to wynikało z braku czasu i tak dalej, że no i święta, po prostu gorzej to śledziliśmy, wszystko, nie oszukujmy się. Więc wzięliśmy te tematy, na których wiedzieliśmy w miarę wszystko, żeby się nie pomylić, ale no bo teraz ma ten problem z prokuraturą, nie? No bo on tam odwołał tych 5 prokuratorów powołał nowych, no i ta rada prokuratorska mu tam powiedziała, że, tam część jej oczywiście, że tu nam się nie podoba, jakąś uchwałę na ten temat robią, że jakieś wpływy i tak dalej, więc jakby trochę, no w ogóle strasznie rewersujemy w ogóle wszystko a w tej polskiej polityki. No więc wiesz, więc na przykład nie dziwiłbym się, gdyby do tego 11 jakaś rzecz związana z prokuraturą, albo jakaś rzecz związana z sądami wybuchła, no i nagle Bodnar ma, wiesz, problem, no i nagle ten marsz zaczyna zyskiwać większe poparcie. Telewizja Republika dalej będzie, wiesz, nawalała, będzie bardzo próbowała rosnąć teraz. Ja w ogóle się spodziewam, że na Telewizja Republika trochę spadnie za jakiś czas, w sensie, że to jest bardzo hype chwilowy. A to ja nie. Ale tak? Myślisz, że Republika będzie teraz na wznoszącej? Jeżeli oni, sam fakt, że zatrudnili Rachonia już jako dyrektora tam od programu, dyrektor programowy, tak to działa chyba, i oni przyjmą dużo tych ludzi, dużo znajomych twarzy z TVP. I stary, to będzie fizycznie jedyne tożsamościowe medium w tym państwie. To więc prawicowo tożsamościowe. No, prawicowo tożsamościowe. Tak. Tylko właśnie, wiesz, jaki jest mój problem, na ile Telewizja Republika, bo jakby mówisz jedyne prawicowe tożsamościowe medium, to problem trochę polega na tym, że mówisz o tym z perspektywy duże. Bo jest dużo tożsamościowych kanałów na YouTubie, etc. Nie? Pytanie brzmi, ile jest dużych? I teraz w mojej opinii pytanie brzmi, czy Republika jest na tyle duża, żeby ten efekt kuli śnieżnej się mógł potoczyć. Czy ci powiedzmy potencjalni odbiorcy nie rozbiją się na, wiesz, jakichś, nie wiem, Ziemkiewiczów, publicystów, jakieś mniejsze kanały, wiesz, jeszcze do tego masz tygodniki, portale, etc. Czy faktycznie Telewizja Republika stanie się tym, czym jest, nie wiem, czym jest trochę TVN dla tej bardziej liberalnej, duże miasto bańki, nie? Jakby to jest pytanie dla mnie. I wydaje mi się, że to jest niemożliwe trochę. Że oni nie mogą tego zrobić. Pamiętaj, że mamy starszych jednak odbiorców, w dużej części starszych odbiorców, którzy no będą mieli problem z tym, że to jest gdzieś w internecie. Jakby oczywiście nie robię argumentu, że każda osoba, która nie wiem, ma 60 lat, nie wiem, korzysta z internetu. Absolutnie nie jest to mój argument. Ale jednak to będzie część, którą to w jakiś sposób wykluczy, nie? Jakby, że to, że to nie jest kwestia, to wiesz, to są ludzie często przyzwyczajeni do oglądania telewizji, faktycznie telewizji w telewizorze. Jakby klikając po kanałach nie znajdą tej Republiki, to po prostu jej nie obejrzą. Znaczy nie masz ich, to podkreślę tylko, że nie, bo właśnie to przed chwilą się upewnialiśmy, nie ma jej w pakietach, w sensie takim, że nie możesz sobie... Też nie ma jej normalnie obok TVP1 w kablówce. Tak, no nie ma jej, o właśnie, kablówka, możesz jakoś słowa, no, różne, się... wykupić sobie jakieś cyfrowe, no to wtedy Republika jest, ale faktycznie to, o czym mówisz, no to ogranicza odbiorców, nie? W sensie ilość odbiorców. Spoko, ja się zgadzam, aczkolwiek chyba dlatego oni na tyle mocno teraz flagują tą Republikę wszędzie i PiS-owi przede wszystkim będzie mega zależało, żeby ta Republika jak najbardziej żyła i była jak najgłośniejsza. Oni teraz wszędzie chodzą z dziennikarzami z Republiki na te interwencje poselskie. I tak dalej. I wydaje mi się, że jasne, no pewnie to nie utrzyma poziomu ponad Polsat News, ale czy zostanie takim, no na tyle dużym wzrostem,
że wiesz, będzie to relatywnie duże medium, to jestem w stanie śmiało uwierzyć, mimo tego, że to wygląda zaskakująco tanio, bo specjalnie zacząłem sobie oglądać Jedziemy Rachonia na Republice. No tak, no to, tak, to, no, to ta rewizja Republika wygląda tanio. No, i to jest dziwne strasznie, że on aż tak tanio wygląda, bo to ma wygląda prawie tak tanio jak nowa 1930. No właśnie, dokładnie. No. Nie wiem, to znaczy taki vibe tych wszystkich właśnie alt-rightowych programów telewizyjnych na YouTubie. W sensie jak, to jest dziwne, bo no sorry. Tak, ale miało być Fox News, a nie wyszło. No. Znaczy, a propos Republiki, ja widzę jedną rzecz, na pewno taką szansę, nazwijmy to. I to jest związane z najciekawszą i chyba taką teorią, którą gdzieś trochę słyszałem, trochę sobie sam ukułem i w sensie jakoś mam ją w głowie już jako taką całość, którą widzę i jakbym musiał znaleźć powód, do którego PiS nie był w stanie stworzyć swoich mediów. Mówię, że chcieliśmy nagrywać ten film, ale no ja w którymś momencie powiedziałem, że nie jestem w stanie tego zrobić w taki sposób, żeby to miał sens. No ale tutaj myślę, że mogę to powiedzieć jakby taką główną myśl, którą za tym stoi. To jest to, że PiS zrobił z telewizji publicznej, próbował zrobić z telewizji publicznej to, czym powinna być Republika, a nie odwrotnie. Czyli oni wzięli ludzi z Republiki, dali ich do TVP. TVP miał masę hajsu, spoko, ale z TVP zrobili bardzo radykalnie po swojej linii telewizję, zamiast mieć taką telewizję prywatną, a TVP robić jako w miarę obiektywną telewizję z lekkim skrzywieniem na nich. Czyli coś, co wszyscy się przyzwyczaili, że tak działa TVP. Nie? Nie podoba mi się to dalej, ale trudno. No już ewidentnie nikt nie ma pomysłu, jak to rozwiązać. Okej, niech będzie. No tak, no bo Republika nie była bardzo harsz. To się oczywiście no była konserwatywna, ale to nie było medium takie a la TV Trwam, powiedzmy, jeżeli chodzi o polityczne kwestie. Znaczy, dobra, nie będę się tutaj wypowiadał, bo nie pamiętam dokładnie, więc wiesz, to nie wiem, ja jeszcze pamiętam, że mi się, jak zaczynałem się w ogóle interesować polską polityką tak bardziej poważnie, to ja w ogóle zaczynałem od oglądania rzeczy na Republice, na YouTubie, bo miałem takie, o, w sumie spokojnie, telewizja w necie i mój ojciec mi powiedział, ojo, to jest pisowskie przecież. I to jakby mam takie bardzo wyryte wspomnienie z tym, że w sumie potem oczywiście, że widać, że to jest konserwatywne, to jest pisowskie, ale to nie miało takiego, na pewno nie miało vibe'u TVP Info, nie? W sensie, że Mówię, to nie będę tutaj, no nie pamiętam po prostu, więc nie będę się za to zabijał w żaden sposób, ale no, mój point jest taki, że wiesz, jakby w sensie, no oni, właśnie oni nie zrobili swojej telewizji, bo w sumie to jest prawda. No jak chcesz zrobić prywatną telewizję, powiedzmy prawicową w tym wypadku, no to trochę musisz zrobić ją bardziej prawicową niż dostępna oferta, nie? Oczywiście, często. Że tak. Ja, no robisz bardziej do prawej. No a co chciałeś zrobić bardziej, co chciałeś zrobić mocniejszego TVP? Nie? W sensie, że nie dało się. Że oni TVP doszli do ściany, no i nie było miejsca na nic więcej. Więc trochę ja też to widzę to w ten sposób i wydaje mi się, że faktycznie to jest jakiś argument, że teraz telewizja Republika faktycznie może być tym, czym powinna być z perspektywy PiSu. Nie? Czyli będzie faktycznie taką właśnie, no, nazwijmy to alt-rightową telewizją. No właśnie alt-rightową. No właśnie alt-rightową. Nie, właśnie konserwatywną. Wstawano z kolanową. Tak, tak stawy z kolana, dokładnie. Stawy, taką ortopedyczną telewizją. Ortopedyczną telewizją, tak to dokładnie. Nazwijmy roboczo. Tak, możemy to tak nazwać, ale no wiesz, że w sensie i to będzie mnie to, czym będzie się zajmował. Właśnie alt-rightowe to myślę, że to jest jakby też złe słowo, bo mi nie do końca chodzi o ten alt-right w rozumieniu amerykańskim, nie? W sensie, no, to nie do końca jest ten. To po prostu bardziej, inaczej, konserwatywną, prawicową... No będzie Fox Newsem, no w sensie, właśnie. Tylko z mniejszym budżetem. No dokładnie. To jest niesamowite, że Rachoń został polskim Tuckerem Carlsonem, w sensie to jest... jakiś dziwna rzeczywistość. Ciekawe, że walili, na Twitterze. Nie? Tak, tak. No, Jezus, uwielbiam tą imb. W sensie, ja jestem dużym fanem imb na te prawicy amerykańskiej. W sensie, lubię czasami sobie zajrzeć, co tam się dzieje u nich. Najwięcej jest mniej ciekawych rzeczy. No, AOC robi czasami coś, to można sobie poobserwować, ale z tych rzeczy to właśnie to Fox News i Tucker to były jednak rzeczy takie... To było ciekawe, w sensie... No i oczywiście to i imba z Infowarsami, jak Alex Jones był skazywany za... Mogę tylko podekiwać. Alex Jones w dużym skrócie w swoim programie po prostu powiedział, że ta strzelanina w szkole co była, to i nie było. I to są wszystko aktorzy, którzy udają teraz, że stracili dzieci. Doprowadził do tego, że ci ludzie byli nękani przez swoich sąsiadów i tak dalej. No więc oni go pozwali i on dostał pozew za jakieś tam miliard dolarów i przegrał. I zarzucił się, że to go zbankrutuje. Przy czym doszło do tego, że musiał ujawnić statementy majątkowe, to wyszło, że on rocznie zarabiał z 60 milionów dolarów na tej telewizji, sprzedając jakieś suplementy diety i witaminę C lewoskrętną. Wow. Ja mówię o Infowarsach, to Infowarsy, wiesz, przypominam, to on na przykład wykreował koncepcję Gay Frogs, nie? W sensie, że rząd dodaje... To jest ten od Gay Frogs. Tak, to jest od Gay Frogs. Gay Frogs znam. Widziałem film jego Gay Frogs. Tak, to on to zrobił na antenie.
To było super. Pamiętam ten moment, co to było całkiem niesamowite. No, to była imba i jeszcze, no nie zapomnę tylko a propos tej imby tego, że to był najzabawniejszy proces w historii prawdopodobnie Stanów Zjednoczonych, bo on wybrał do swoich prawników ludzi, którzy, no ciężko powiedzieć kim byli, ale na pewno nie prawnikami, bo on w ogóle ten proces przegrał. Jest złote, bo jest takie po prostu, nie pamiętam czy z nagranie sądu, czy z przesłuchań, nie pamiętam, ale jest takie nagranie, gdzie dostaje pytanie o coś, to nie pamiętam o co, nie? Dostaje pytanie, no i on mówi, że nie, absolutnie. I w tym momencie prawnik mówi, znaczy, nie pamiętam, prokurator czy prawnik drugiej strony, bo nie pamiętam, czy to było z urzędu, czy to było cywilne, chyba cywilne. Więc prawnik mówi, że no tak, ale w rozmowie z 13 tego tam z kim, z 13 grudnia z kimś tam, wymyślam teraz daty, nie? Powiedział pan, że pan to zrobił. I, ale jak to, nie? I w tym momencie ten prawnik się odwraca do sędziny i mówi do niej coś w stylu, no tak, bo obrona pana Jonesa wysłała nam wszystkie informacje, jakie mieli zebrane, których my się mieliśmy nie dowiedzieć, po czym im wysłaliśmy pismo, że to zrobili, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to mogliby to unieważnić za błąd, na co oni odpisali spoko. Jakaś osoba, stażysta, ktoś się pomylił w tej kancy, wysłali im cały materiał dowodowy ze wszystkimi rozmowami, ze wszystkim, jakby sędzia, było widać jej twarz, nie, bo ona w ogóle, ona mu dała tle kar w trakcie tego procesu, że to się nie dzieje, nie, bo on tam niesamowite rzeczy odwalał, ale wiesz, jakby, i ona tak patrzy na to i było widać takie, co? I obrona siedzi taka. I Jones tak patrzy się, wiesz, taki przerażony i w tym momencie mówi, no więc tak, więc pan w tym dokumencie powiedział, że pan to powiedział, to pan to powiedział, czy nie? Że, no tak, 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 ja tak powiedziałem. I jakby już było wtedy wiadomo, że jest źle, nie? W sensie wtedy już było wiadomo, że przegra ten proces, bo no obrona ogólnie wysłała cały materiał, którego miała nie wysyłać drugiej stronie. Całe przygotowane case'y, wszystkie rzeczy na zasadzie, dobra, pod żadnym pozorem nie mogą się tego dowiedzieć. Dosłownie, jakby w zasadzie zrobili plik, tego nie może się dowiedzieć druga strona, bo przegramy, po czym go wysłali. Wow. Tak, nie, to był legendarny proces, to był legendarny proces. Kurde, no to jest właśnie, czasami żałuję, że w jakimś tam momencie, w którym zacząłem wybierać, czym się będę interesował w życiu, pominąłem Stany Zjednoczone, bo to jest taka kopalnia kontentu. No jak tam się sobie dzieją rzeczy, no. Ja dawno teraz nie śledziłem jakoś głębiej, bo niestety jednak... Polska polityka przymienia na człowieka. Ale będą teraz wybory prezydenckie, to pewnie sobie wrócę trochę do obserwowania i słuchania rzeczy. To tak dla odświeżenia. Tak, dla odświeżenia. No. Ale nie, no naprawdę. Wyobraź sobie, jak to musi być komfort, jak możesz o czymś posłuchać o polityce, ale nie musisz potem tego relacjonować w orbie. W sensie tylko masz tak dla samego siebie. Niesamowite, nie? Piękne czasy. No. Znaczy nie, no szczerze wolę tą formę, ale... Ale to tak właśnie, tak miło sobie czasami czegoś tak posłuchać dla beki bardziej. Tak, i potem jakby słuchać tego i nie mieć takiego vibe'u, ej, wait, ale ja muszę jeszcze zrozumieć przecież w tym wszystkim. Tak, myślę, że możesz coś pominąć takim, dobra, tam mniej więcej czego, o co chodzi, nie, w sensie, mniej więcej wiem, co się dzieje, tak, no Boże, nie. No, ale to była super imba. No, bo też medialna w ogóle swoją drogą, nie? No, a Tuckera wywalili za to, że on w tych mailach przyznał, że tam Trump to idiota, czy coś takiego, w sensie... Tam wyszło coś takiego, że właśnie Tucker tam strasznie jechał, że Jezus Maria Trump, co się dzieje, nie? I było widać, że po prostu, no, jakby ogólnie z tych maili, jeszcze obraził chyba obraził szefów Foxa, ja, to jakieś coś takiego było, no w sensie w każdym razie to właśnie była jakaś taka impa z kategorii, okazało się, że redakcja Fox News nie jest do końca zawsze przekonana do tego, co mówi, tylko po prostu tak wychodzi czasami z słupków oglądalności, więc, ale to było też powalone, bo on tam, teraz nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale on tam naprawdę, on sam zapewniał 30% przychodów całemu Fox Newsowi, czy coś takiego, nie? Taki rachuń. Tak. No dosłownie, wow, dosłownie. Ale nie masz racji, tak, to nie Rachoń jest polskim Tuckerem, tylko Tucker jest polski, z amerykańskim Rachoniem. Nie wiem, trzeba, wiesz, wiedzieć... Jezu, pamiętam, jak to była niesamowita rzecz, jak Andrzej Duda się chwalił, że Tucker Carlson robi ze mną wywiad, ale super. Był taki moment, pamiętam to, było śmieszne. Dobra, przepraszam, wracając. Nie mam pojęcia, do czego mam wracać w tym momencie, to było bardzo ciekawe, to była najciekawsza część tego podcastu, wydaje mi się. No, przypomniałem się stare rzeczy, fajnych rzeczach. Przypomniałem się stare rzeczy, tak. Znaczy, przypomniałem się te czasy, jak wrzucałem tą ciekawostkę o Frankenstein Veto w ostatnim orbie, w tym wigilijnym. Tak, ten montowany na desce prasowania. Tak. W ogóle, stary, to było tak tripowe. Ja montowałem cię na słuch. Bo miałem dosłownie, mój laptop jakby nie wytrzymuje specjalnie DaVinci i ja fizycznie nie widziałem, jak ty się ruszasz. Nie byłem w stanie katować w momencie, jak coś robisz, tylko ja słuchałem, co mówisz, i mniej więcej wtedy robiłem cięcie, bo miałem 9 FPS-ów. Więc po prostu zniekształcona twarz się, i w ogóle tylko... Czyli zwykła twarz. No mniej więcej, ale tylko dwa razy dostałem crasha, nie? W sensie byłem przekonany, że tak co 10 minut będę robił, a nie, tylko dwa na szczęście. Film, który normalnie renderuje mi się na PC-cie jakieś 7 minut, renderował mi się godzinę 50.
Coś takiego. Super święta. Rodzina mnie nienawidzi teraz. No ale... Tak, to było dziwne przeżycie, bo montowanie się na słów to... Ja na szczęście nie miałem takiej sytuacji, bo ja, prawda, rano już pichałem na śniadanie rodzinne, świąteczne, ponieważ nagrywałem to o 4 w nocy po Wigilii, więc na szczęście nie miałem tego problemu. Może zmienimy coś w naszym życiu, jest, ale w ogóle jakiś podcast takiego narzekania na naszą pracę, nie? No bo jest koniec roku, no come on, wiecie, to naprawdę święta i Sylwester to jest tak zły czas, po prostu. Prawda. To prawda. Ale ja tylko rzucę ten take. Naprawdę uważam, że byłbym mniej zmęczony, gdyby się nie wydarzyły. Że jakby przez to, że one tak cię rozstrajają, to jakoś tak wypadasz z rytmu i po prostu zaczynasz się gubić. Stary, czyli to Grinch miał rację. W sensie, im starszy jesteś, tym bardziej rozumiesz, że Grinch miał rację. To prawda. No to jest, wiesz, to jest klasyka gatunku, nie? Że jakby im starszy jesteś, tym bardziej zaczynasz się utożsamiać z... Dumbledorem? Kalmarem, a mniej ze SpongeBobem, nie? W sensie... To prawda. Wow. A poza tym szczerze, teraz totalnie byłbym Fredką, a nie Finaszem i Ferbem, w sensie wkurzałyby mnie. W sensie, co oni tam budują cały czas? Jak tak można? Hej, to prawda. Nawiązanie do bajek. Wiesz, nie jesteś w stanie odpocząć, siedzieć w domu, chillować z tą typiarą. A poza tym stary, w sensie, wiesz, totalnie rozumiesz już vibe tego, że powiesz komuś coś pokazać, to znika. Jakby każdy miał tą sytuację już w życiu, już teraz wiesz, jakie to jest irytujące. W ogóle typiara jest gaslightingowana w każdym odcinku dosłownie. I wiesz, ten Finaszy i Ferb, oni jeszcze mają takie, wiesz, że w co odcinek takie, Fredko, się z nami bawić, wszystko spoko. Przyjeżdżają ci rodzice, ona siedzi, cześć mamo. Nie? W sensie, ona, zniknęło, powiedzcie, że to było. Oni. Nie, no w sumie tam olać. Nie, oni w sumie nie, bo właśnie nie, bo cały koncept jest taki, że nigdy nie mówią, że tego nie zbudowali. Przyznają. Ale to nie jest tak, że oni jakoś specjalnie mocno mówią, że no zrobiliśmy to i to, opowiadają, jak fajnie minął dzień, jak mama mi robi obiad, i one tak opowiadają. Tylko siedzą pod tym drzewem i cześć mamo, i wszystko znika. I oni mogliby jej, no nie wiem, to jest bardzo niezrozumiana postać, mi się wydaje, w tym wszystkim. To prawda. Wow. Czyli jak byli jednostrzałowcy, to oni wzięli Fredkę do zespołu, nie? To ona śpiewała tam. Nie pamiętam, nie wiem. Tak mi się kojarzy. Tak, ona na pewno, Gici Gici Gu, ona śpiewała. Okej, tak. No, tak, więc tak. Kurczę, to jest, z jednej strony są tak spoko dla swojej siory i próbują z nią robić jakieś rzeczy, a z drugiej strony wysyłają dobre historii, nie? I potem ona musi się o tym śpiewać, bo ma alergię na por i... Się szmargłował tak głęboko, nie pamiętam aż tak, w sensie... lubiłem tą bajkę, ale nie pamiętam aż tak. No nie, katowałem. W ogóle. To jak ja szczipowałem Finasza i Izabel całe życie. To... Jezus Maria, wydaje mi się, że to jakiś brocznych sekretów teraz. Nie, no naprawdę, to i ten, Ron i kimkolwiek, takie moje totalnie... O, może zapomniałem o tej bajce. No, Ron i kimkolwiek. Była. No. Była ta bajka, naprawdę. No i oczywiście High School Musical. Na szczęście nie, w sensie, nie, znaczy, nie. Do tego się odbiłem, no. Ja miałem... Nienawidzę musicali, więc. A nie, High School Musical, pamiętam, że... Od dziecka nienawidzę musicali. Strasznie jarałem się High School Musical. Zawsze takie zdecydujcie się, śpiewacie czy gracie, jedno z dwóch. High School Musical był super, bo zawsze go bardzo oglądałem i mega się nim jarałem. Tylko zacznie przypał z kupowaniem mi prezentów z High School Musical, byłem chłopcem, były różowe piórniki. I pamiętam, że babcia, jak przyjechała kiedyś do mnie na święta i chciała mi kupić coś, jakby jakiś prezent i kupiła mi... Miałem 8 lat, albo 9. I kupiła mi karty. Z High School Musical, ale super, okazało się, że to był flirt towarzyski i chciałem tu grać z kolegami. O Boże Święty! O Boże Święty. Nie byłem dziwnym dzieckiem, co sobie myślę. No. Przestałeś być dziwnym dzieckiem, tak się nie jestem przekonany, tylko zamieniłeś High School Musical na ryby. Tak, na X-Files. I na X-Files, tak. No, dobra. I na ryby w poniedziałek. Wiem. Dzień po Sylwestrze. Mówisz. Na pewno wam opowiem, co złapałem na następnym odcinku. Czy my kończymy? Skończmy chociaż TVP jakkolwiek, bo coś zrobiliśmy. Ale poszliśmy w tą Republikę i ja tak szczerze, wiesz co, chciałbym to jakoś sklamrować, tak nieironicznie chciałbym to sklamrować, tylko mam wrażenie, że jeżeli chodzi o całą imbę w TVP, to ja się, możemy dojść do tego, że tak, wszyscy mają już tego dosyć, łącznie z nami, łącznie z PO i łącznie z PiS-em, dlatego że to co mówię, po prostu możemy zrobić kalkę z Orba, PiS zorientował się, że może okupowanie telewizji Papu i Polskiego Radia, zresztą z Papu i z Polskiego Radia już wyszli chyba w TVP, nie mogłem zdać informacji, ale chyba wciąż tam siedzą. Jak otwierasz TVP, oj, tak już tak siedzą, to jest taki mumie, nie w ogóle. No, aż, wiesz, taka... Za 5 lat będziesz otwierać i składnik, a tutaj siedzą jeszcze posłowie z interwencji poselskiej, prawda? To taka beczka w ogóle, się ogrzewają tam na tych wartach, po prostu się zmieniają. Wiesz, albo siedzą w beczce, niczym greccy filozofowie. Prezes im wyłączył ogrzewanie już na dole i tylko górne partie w ogóle tam siedzą, się tam marzną. No, męczeństwo dla Polski, ale to nie ma sensu, nie? W sensie im się nie uda, po prostu oni przegrają tę sprawę. I oni też by już chcieli się z tego rakiem wycofać, a z drugiej strony... No jak się wycofać, nie? Z tego z twarzą. No choćby to... Powiedzieli, wychodzimy, nie? Panowie, wychodzimy. No, dosłownie ten... Przed Mariusz Podzianowski powiedział, panowie. Tak się nie robi, wychodzimy. No, a co do Platformy, to też oni chcieliby już mieć to za sobą i zacząć robić już jakieś inne rzeczy niż...
likwidować to, robić jakieś rzeczy, zbierać te opinie prawne. Te wiadomości wyglądają tak źle, oni też powinni chcieliby sprawić, żeby one wyglądały w końcu jakkolwiek dobrze. Bo to mój point, który podnosiłem, nie? Że przy pierwszej wiadomości, jak nawet na Twitterze pisałem coś w stylu, że no te wiadomości tam, no to trzeba poczekać, bo to w sumie jeszcze nie wiem, co o nich myśleć. No a technicznie nie będę na razie przywalał, no bo dobra, rozumiem, tak? No w sensie są te dwie konkurujące ekipy, nie ma wszystkiego, więc jakby to trochę nie ma sensu teraz na to patrzeć, nie? W sensie to obiektywnie to byłoby bez sensu to oceniać. Ale robi się już trochę za długo na to, żeby no tego nie oceniać, i powoli zaczyna to irytować, no bo jakby... Więc absolutnie wszyscy chcieliby, żeby to się już skończyło, tak mi się wydaje. Też, że ten prowadzący, on ewidentnie leci bez promptera, tylko ma te kartki w ręce w ogóle jakoś tak, to jest... Wygląda to dziwnie źle no, i niedobrze. No naprawdę, to jest, no kurczę, to jest składzik, no, na miotły. A się boję, że to może doprowadzić. No Stanów Zjednoczonych Polski. No Stanów Zjednoczonych Polski, prawda? No. I to jest piękna klamra. Pogodziła wszystkie tematy. Temat prezydenta, temat Stanów Zjednoczonych, który się pojawił, temat telewizji, który się pojawił. I Max. I temat wsadzania ludzi do więzień. O, faktycznie, idealnie. Idealna klamra. Pozdrawiamy, dajcie nam dolara za nasze... W przyszłym odcinku Orbolution koszulki. Orbolution, tak. Hashtag o. Hashtag o. Zespół ucie Twittera, hashtag o. No, będziemy rozdawać nowe rangi pułkowników i generałów. Tak, tutaj. Hashtag o, czekaj, ale czy byłoby rozwiedzieć hashtag o? Tylko szybko. No bo coś na o takie właśnie. Hashtag ortodoksji. Obuch? Hashtag obuch? Może obuchem tak, przeciwnika. Hashtag obuch, dobra. Od dzisiaj próbujecie... Nie no, hashtag o po prostu, ale... Tak, ale w sensie hashtag o i to jest, rozumiecie, hashtag słowa obuch i od dzisiaj Polska... My po prostu walimy obuchem wszystkie media w tym kraju, bo robimy rewolucję medialną. Tak jest. I z jakiegoś powodu tak kończymy ten podcast. Więc... Jestem dumny z tego zakończenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. I jakby no w komentarzach hashtag o. Hashtag o? Tak, jest słowo na dzisiaj to hashtag o. Ale to nie jest słowo na dzisiaj, to jest... Słowo na zawsze. To jest symbol naszego stada. Stada, które Watachy. Będzie razem Watachy. Watachy. Nasza nie, Watacha już jest na YouTubie. Tak, no to naszej kohorty. Naszej kohorty. Tak. Bo ma też o, takie dość mocno akcentowane. Kohorta. Kohorta. Tak, o jest, wiesz, takie tak, H też, ale kobardziej. Nie, podoba się. Nasza kohorta. Więc... Dobra, no to będziemy przydzielać wodza plebiednego, jakby druida i tak dalej, to w następnym odcinku, prawda? Dobrze, Jarl. Jarl, tak. Ale kohorta i Jarl to chyba nie. To był druid i wóz plemienny mi się skojarzyło. Ale Jarl to wikingowie chyba. No tak, druid plemienny to też tak mi się kojarzy, to jest z wikingami. No nie, kohorta mi się kojarzy z tym, z jakiejś stepy, w sensie Mongolia i tak dalej. To były hordy, a kohorta to jest... A kohorta to nie jest... Wiem, że była orda i była A to złota orda, tak, ale to była horda, a kohorta sam w sobie, ja to pamiętam że z demografii na studiach. Że to była jakaś duża grupa ludzi, a może to też byli Mongołowie? To w sumie nie Jarl, no to wtedy Han. To będziesz Hanem. Czy jest jakiś potężnie rozwijający się klub sportowy, ale dokładnie o to chodzi? Nie. Wiem, że jest też chyba w harcerstwie jakaś kohorta. Kohorta... Etymologia słowa kohorta. Co to znaczy? Wiesz co, w sumie Han mi pasuje bardziej niż Jarl do ciebie. Zbiorowość osób wyodrębniona na podstawie wspólnie przeżytych zdarzeń, które nastąpiły w określonym momencie lub danym okresie. Okej, ale mi się... Bo ja to wiem, że też jakby to jest socjologia bez pojęcia. Demografii. Takie, kurczę, no może nam się skojarzyło za bardzo z jakąś właśnie... No horda, kohorta. Hordą. Ale kohorta pasuje, stary, no bo to jest grupa, która się połączyła żeby w rewolucji medialnej tak, w tak, Polsce. Tak. Więc orbowa kohorta. Dobra, bo to już faktycznie... Nie wiem, ile razy użyłem tego słowa. Kohorta, no. Kohorta. Koniec? Hashtag o. Hashtag o. Staram się stać dla was. Cześć. Cześć.